Cześć, mam na imię Sylwester, a to jest Bunkier Gier, kanał, na którym gramy w RPG i w gry wideo. Dziś zapraszam Cię do wysłuchania przygody, którą odgrywamy w systemie Wesen. Razem z bohaterami wybierzemy się na mityczną północ, gdzie zmierzymy się z tajemniczymi stworami mającymi swoje źródło w skandynawskim folklorze. Miłego słuchania! Stoicie przed czarną, żelazną bramą zamkniętą na trzy zardzewiałe zamki. Przez pokaźną szczelinę dostrzegacie roztaczający się po drugiej stronie ogród. Ogród jest zapuszczony i brudny, ale nie jest zniszczony. Zamek Gillenkreutz jest owiany złą sławą. W świadomości mieszkańców Uppsali wciąż żywe są historie o tajemniczym pożarze, który strawił dużą część zabudowań, jak również o dziwnych ludziach badających dziwne sprawy, którzy kiedyś tu mieszkali. Może dlatego zniszczenia na pierwszy rzut oka nie są duże. Mało kto miał odwagę przeskoczyć wysoki mur i sprawdzić, co kryje się wewnątrz ciemnego zamczyska, choć oczywiście znalazło się kilku ciekawskich. Jeśli wierzyć historiom miejscowych, niewielu z nich wróciło, żeby opowiedzieć, co jest w środku. Chłodny, październikowy wiatr przenika przez warstwy ubrań i sprawia, że przez krótką chwilę drżycie. Nie wiadomo, czy to tylko z zimna, czy ze strachu, a może z podniecenia. Niezależnie od przyczyny, trudno wam oswoić się z myślą, że zamek Gillenkreutz od dziś należy do was. Stoicie przed bramą zamku i macie w ręku pęk kluczy. Jeden z was trzyma ten pęk kluczy, który dostaliście od Linnei Elfeklint. Pęk jest bardzo rozległy, znajduje się tam jakieś 30-40 kluczy, niektóre wielkie, niektóre małe, niektóre zardzewiałe, niektóre wyglądają jakby były w całkiem niezłym stanie, ale nie ulega wątpliwości, że trzy największe służą do otwarcia tej głównej bramy. Wygląda na to, że to jest moment, w którym powinniście przekroczyć wieżeję i wejść do środka. Ale najpierw opowiedzcie pokrótce, jak się tutaj znaleźliście. Dobra, to nazywam się Oskar Larsson, pochodzę z Göteborga, spędziłem tam całe swoje życie. Jestem prywatnym detektywem. Pewnego dnia dostałem list od Linnei i w ten sposób znalazłem się w Uppsali. Przyjechałem za jej prośbą do tego miasta. W porządku. A to teraz może Ulf. No to ja jestem Ulf Eriksson. Ogólnie jestem takim, powiedzmy, najemnikiem gdzieś tam z tych wsi spod Uppsali. Po prostu, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy gdzieś tam i przy pracach sezonowych i coś, to ja po prostu się najmuję, żeby jakoś zarabiać na życie. Linę spotkałem ostatnio, będąc właśnie w Uppsali, a jest to osoba bardzo ważna w moim dzieciństwie, bo jako jedyna nie bała się mnie, kiedy wychowałem się w sierocińcu. Bo od zawsze miałem po prostu wizję i po prostu wszyscy bali się moich, do tego, co o nich opowiadam, a ona jedyna po prostu podchodziła do mnie jak do człowieka i ze mną jakiś kontakt miała. I kiedy żeśmy się spotkali ostatnio w mieście, to po prostu zaprosiła mnie tutaj. W porządku, chcesz jeszcze coś dodać, czy to już jest wszystko? Nie, to już jest wszystko na razie. Okej, w takim razie August. Nazywam się August Johansson. Mieszkam w Uppsali już ponad 10 lat, tutaj uczęszczałem na studia. Jestem autorem bestsellerowej powieści koncentrującej się na istotach gołym okiem niewidocznym. I to gołym okiem niewidocznych, tak. I jest to główny powód, dla którego Linnea się do mnie odezwała. Mieliśmy okazję porozmawiać dwa razy, zanim za trzecim razem, przy trzecim spotkaniu dołączenie do towarzystwa, którego rzekomo była częścią i
jak do tego samczyska. W porządku. A zatem dotarliście tutaj pod tą bramę zamku tuż po spotkaniu z Lineą, tuż po spotkaniu, które miało miejsce w zakładzie psychiatrycznym upsalskim, przy Upsalskim Szpitalu Uniwersyteckim. Linea przebywa tam od wielu lat i to jej leczenie w szpitalu psychiatrycznym jest częścią jej historii związanej z towarzystwem, związanej z Wesem. Nie spowiadała się wam, Linea nie opowiadała wam zbyt wiele o sobie, natomiast pewne jest, że była przez wiele lat częścią towarzystwa, ale opuściła je 10 lat temu. Opuściła je w momencie, kiedy towarzystwo praktycznie chyliło się ku upadkowi i tego nie próbowała przed wami ukrywać, więc właściwie teraz chciałaby, żebyście odrestaurowali towarzystwo i chciałbym teraz, żebyśmy sobie wrócili, jakby zrobili taką retrospekcję i wrócili do tej sceny w szpitalu psychiatrycznym, w czasie której będziecie mogli zadać kilka pytań Linei, będziecie mogli dowiedzieć się od niej tak naprawdę, czego od was oczekuje, ponieważ to w tej chwili wydaje się mgliste. Linea przebywa w swoim pokoju. To jest istotne, że ona nie jest trzymana w jakiejś sali, przypięta pasami do łóżka. To nie jest tego typu pacjentka szpitala psychiatrycznego. Wręcz przeciwnie, Linea płaci za swój pobyt w tym szpitalu. Ona nie przebywa na tych publicznych oddziałach, gdzie opieka jest słaba, warunki kiepskie, tylko ma swój własny pokój, ma tam fotel bujany, ma tam wygodne łóżko, jakąś toaletkę i przebywa tam tylko tak długo, jak tego sobie życzy, ponieważ Linea oprócz tego ma swoje mieszkanie w Upsali. I do szpitala trafia tylko wtedy, kiedy sama czuje, że potrzebuje jakiejś pomocy, jakiegoś wsparcia, może troszeczkę odpoczynku od własnych myśli. Linea to jest starsza kobieta, siwa, jednak mimo tego swojego podeszłego wieku, bo to jest osoba już dobiegająca 80, mimo swojego podeszłego wieku ona ma dość gęste te włosy, takie spływające takim warkoczem na jej ramiona, nosi okulary połówki i ma bardzo bystre spojrzenie. Bardzo bystre spojrzenie poza momentami, w których zupełnie zdaje się wyłączać i wpatruje się w jeden punkt. Kiedy wchodzicie do pomieszczenia, dostrzegacie, to znaczy jesteście świadkami właśnie tego momentu. Właśnie tego momentu, w którym ona wpatruje się tempo w ścianę i jakby w ogóle zdaje się nie zauważać, że ktokolwiek wszedł do pokoju. Czy chcecie się rozejrzeć? Czy chcecie jakoś zwrócić na siebie jej uwagę? Ja do niej podchodzę i witam się z nią, przytulam się do niej, bo to była to dla mnie ważną osobą gdzieś tam w tym dzieciństwie, więc po prostu tak emocjonalnie, nie? Reaguję. Serdecznie się z nią witam. Tak, dokładnie. W pierwszej chwili jesteś zaskoczony, rozczarowany, bo jakby twoje powitanie nie wywołuje żadnej reakcji. Przez pierwszych kilka sekund jej dłonie nadal spoczywają na jakiejś niedokończonej robótce, którą sobie gdzieś tam dziergała. Jej skóra jest zimna i czujesz, wiesz, to jest skóra starego człowieka, cienka jak papier, pod którą widać plątaninę żyłek. I kiedy dotykasz tej dłoni i czujesz to zimno, to przez krótki moment, ułamek sekundy, wydaje ci się, że ona jest martwa, że ona nie żyje. Już obawiasz się, że się spóźniliście, kiedy ona nagle wstrząsa nią taki dreszcz, oddycha głęboko i spogląda na ciebie z uśmiechem. Mówi: dziecko drogie, Ulfiku kochany, jak dobrze cię widzieć i przyprowadzisz przyjaciół. Dobrze, że jesteście, już myślałam, że nie przyjedziecie. Co was tutaj sprawia? Może najpierw zawołam... Siostro! Czekacie dosłownie kilka sekund i przybiega młoda dziewczyna ubrana w biały kitel i pyta, w czym może pomóc. Linea prosi o jakiś napar, jakąś herbatę i kilka filiżanek. Dziewczyna wychodzi i wtedy dopiero Linea zwraca na was taką uwagę pełną, przygląda się po kolei każdemu z was i mówi: opowiadajcie, jak droga, czego chcecie się dowiedzieć? Wiem, że byłam trochę enigmatyczna w tych moich listach i w tych moich wypowiedziach na temat towarzystwa, ale teraz jest moment, kiedy będę mogła wam wyjaśnić, co chcecie wiedzieć.
Czy ktoś chce jej zadać jakieś pytanie? Słuchajcie. Zacząłbym od tego, no, dlaczego nas tutaj... No bo ona nas tutaj zaprosiła, tak? Więc tak. Zacząłbym od tego, czy może rozwinąć coś, te właśnie enigmatyczne zapowiedzi, po co jej jesteśmy potrzebni. Tylko jakbyś był taki dobry i powiedział to do niej. No, ale okej. Lina, dlaczego nas tutaj, że tak powiem, zwołałaś wszystkich? Czy byś mogła wytłumaczyć trochę bardziej, dlaczego jesteśmy ci potrzebni? Dlaczego? Nie mi jesteście potrzebni, kochane, nie mi. Jesteście potrzebni ludziom. Wiem, że słyszeliście pewnie o towarzystwie różne rzeczy i pewnie nie zawsze dobre, ale muszę was zapewnić, że towarzystwo zawsze zapewniało spokój ludziom i mieszkającym tu w Uppsali i w okolicznych miejscowościach. Byliśmy stowarzyszeniem, które miało chronić ludzi przed Vesen. Wiem, że wy wszyscy widzicie Vesen i wiem, że nie macie tutaj żadnych wątpliwości co do tego, że to, co widzicie, jest prawdziwe. Właśnie dlatego porozmawiałem z wami. Takich jak wy jest niewielu. To nie oznacza, że jesteście jedynymi na świecie czy jedynymi w Szwecji, ale widzących czy czwartkowych dzieci, takich jak ja i takich jak wy, jest niewiele. Dlatego zdecydowałem się skontaktować z tymi, o których mam pewność, że macie, że posiadają wzrok. Chciałabym, żebyście spróbowali odrestaurować towarzystwo, żebyście spróbowali je uruchomić na nowo. I dlatego zwracam się do was, bo wiem też, że nie macie zbyt wiele rzeczy, które was tutaj trzymają, które sprawią, że będziecie mieli do czego wracać. To trochę okrutne, wiem, ale spoglądam teraz na ciebie, Oskar. Ale wiem, że ty na przykład nie chcesz wrócić już tam, gdzie byłeś i że takie dołączenie do towarzystwa może być twoją szansą. Kto wie, czy nie jedyną, kto wie, czy nie ostatnią. Z kolei spoglądam na ciebie, Auguście, i mówi do ciebie tak. Ty z kolei masz co stracić. Masz do stracenia sławę, masz do stracenia pieniądze, ale wiem, co cię napędza. Wiem, że chcesz dowiedzieć się o nich jak najwięcej, a fakt, że je widzisz, sprawia, że jesteś jeszcze bardziej wyjątkowy niż przedtem. I teraz widzisz, że ona stara się tak uderzyć w twoje czułe struny. Ona stara się uderzyć po prostu w to, kim jesteś, w to, co być może dla ciebie jest atrakcyjne i ciekawe. I dostosowuje do każdego z was wypowiedź tak, żeby pasowała. Czy to jest już manipulacja, czy tylko po prostu chęć dotarcia do was, to już sami rozsądźcie. No i na końcu spogląda na ciebie Ulfie i widzisz, że jej wzrok łagodnieje, że po prostu uśmiecha się jak do dziecka, którym już nie jesteś, ale ona cię takiego pamięta i mówi: wiem, że przeżyłeś straszne rzeczy i wiem, że byłeś przez długi czas samotny. Tutaj w towarzystwie, jeśli uda wam się je odbudować, już nigdy nie będziesz czuł samotności, bo będziesz pośród ludzi, którzy cię rozumieją, którzy doskonale wiedzą, że Vesen istnieją i że chodzą wśród nas. I właśnie dlatego całą waszą trójkę tutaj sprowadziłam. Towarzystwo to taka organizacja, która znajduje Vesen i stara się sprawić, by przestali bruździć, by przestali krzywdzić ludzi. Nie wszystkie Vesen są złe, nie wszystkie Vesen niszczą ludzi. Ale od jakiegoś czasu jest coraz gorzej. Kiedy 10 lat temu opuszczałam towarzystwo, byłam pewna, że sprawy idą ku lepszemu. Że sprawy się poprawiają na tyle, że nie potrzeba już ani towarzystwa, ani innych grup, które mogłyby zwalczać Vesen. Ale coś się zmieniło. Jakiś czas temu, może rok, może pół roku temu, sprawy zaczęły się pogarszać. Coraz więcej docierało do mnie wieści o wsiach, które nagle zniknęły z powierzchni ziemi, o ludziach, którzy znikali w niewyjaśnionych okolicznościach. I to wszystko nosiło na sobie znamię Vesen. Nie wierzę, że to zwykli ludzie doprowadzali do tego, do takiej krzywdy innych ludzi. Dlatego postanowiłam, że to jest moment, w którym trzeba odbudować towarzystwo. Mam dla was klucze do zamku i wyciąga spod swojego swetra, takiego grubego, wyciąga pęk kluczy, tak brzęczy nim, brzęka nim
i wyciąga przed siebie dłoń. Kto z was go bierze? No to ja wyciągam rękę i biorę. Jesteś najbliżej, tak. Więc to jest logiczne. Wyciągasz dłoń, potem ten kluczy jest bardzo ciężki. Znaczy spodziewałeś się tego, biorąc pod uwagę, że jest tam kilkadziesiąt kluczy. I ona mówi tylko: otwórzcie tym bramę zamku Jelenkreutz, a stanie się on waszym nowym domostwem. Nie jestem w stanie odpowiedzieć wam na wszystko, bo... I w tym momencie zawiesza znowu wzrok, tak samo, dokładnie w tym samym punkcie, w którym widzieliście, kiedy wchodziliście do pomieszczenia. Natomiast widzicie, że tam jakby nie ma nic konkretnego. To nie jest tak, że ona wpatruje się w jakieś konkretne miejsce, w jakiś konkretny punkt. Ale za chwilę się otrząsa znowu i mówi: przywita was tam Egil. Egil was tam przywita i wam pomoże. A jeśli nie będzie go na miejscu, to na pewno dołączy jutro lub pojutrze. Ale poczekajcie na Egila. On będzie wam w stanie pomóc, on będzie wam w stanie troszeczkę przywrócić miejsce do... Może nie do dawnej świetności, bo to jeszcze trochę potrwa, ale jeśli tylko zgodzicie się pomóc, to na pewno on poda wam pomocną dłoń. I znów widzicie, że... Aha, w tym momencie, przepraszam, jeszcze w tym momencie wchodzi do sali być może pielęgniarka, która stawia przed wami herbatę, dzbanek i kilka filiżanek. Po czym tylko pyta takim przyciszonym głosem Linei, czy wszystko ma, czy niczego jej nie potrzeba. Po uzyskaniu potwierdzenia wychodzi. Linea jeszcze raz spogląda na was i mówi: jestem zmęczona, ale jeśli chcecie, to powiem wam coś jeszcze. Ale potem będę musiała już odpocząć. Czy macie jeszcze jakieś pytanie, które chcielibyście jej zadać? Ja mam tylko pytanie, co się... Inaczej, do niej się zwrócę. Dlaczego akurat teraz nas wezwałaś? Która konkretnie sytuacja sprawiła, że zdecydowałaś się, że to już czas? Słyszeliśmy ja i moje przyjaciółki z innych części Szwecji, z którymi jestem w stałym kontakcie. Słyszałyśmy o różnych miejscach, które nawiedziły Wesen. Ale ostatnio coś złego dzieje się bardzo niedaleko granic Upsali. I tym razem po prostu już się przestraszyłam. I to już nie były wieści napływające zza gór, to nie były wieści napływające z drugiego końca kraju albo z innej części świata, tylko to były wieści napływające tuż zza miedzy. Nie mam dokładnych szczegółów, ale na pewno Egil, jak przyjedzie już do was, do zamku, będzie mógł powiedzieć wam więcej, bo coś złego dzieje się tu w pobliżu. I dlatego właśnie zdecydowałem się, że to jest odpowiedni moment, żeby was wezwać. Okej, dobrze. Kim jest ów Egil, o którym wspominasz? Egil to członek towarzystwa, a właściwie potomek członków towarzystwa. On przez długie lata nie wiedział, bo teraz w zamku nikt nie mieszkał, ale jego zadaniem, zleconym mu jeszcze przez jego dziada, było dbanie o to, żeby w zamku nie zamieszkał nikt niepowołany, żeby nie został rozkradziony i zniszczony do szczętu. Więc Egil po prostu jest takim kustoszem. Takim, chociaż on pewnie wolałby nazwać się majordomusem. Uśmiecha się delikatnie. Dzieci, czy chcecie jeszcze coś ode mnie wiedzieć, czy już mogę sobie odpocząć? Ja już nie mam żadnych pytań. Dobrze, w takim razie, jeśli nikt poza tym też nie ma nic do powiedzenia, to Linea po prostu sięga po filiżankę i widzicie, że w połowie drogi do ust zatrzymuje się, wbija wzrok w ścianę i znów ucieka do krainy swoich własnych myśli. Czy chcecie coś jeszcze... Patrzę w punkt, w który ona się wpatruje, próbując tam dostrzec cokolwiek. Wiesz co, mógłbym tutaj zarzucić ulubioną zagrywką mistrzów gry i poprosić cię o rzut kością, ale tam po prostu nic nie ma, tam jest pusta ściana. Więc zdecydowanie nie ma tu czego wyczytać w tym miejscu. Ona po prostu zatapia się w swoich myślach i na chwilę ucieka. O tej rzeczywistości.
Ja się tylko jeszcze rozglądam, czy są to jakieś jej rzeczy, takie, nie wiem, jakieś notatki albo coś. Nie wiem, czy ma tam jakieś biurko w tym pokoju, albo... Tak, tak, jest biurko i są na nim listy. Są na nim listy, które ona pisuje, są na nim listy, które ona prawdopodobnie też otrzymuje, więc po prostu, no jest tam jakaś korespondencja. Trudno powiedzieć, czy ja na ten moment. No, teoretycznie możesz podejść, no ale wiadomo. To nie są twoje listy. To nie, to nie będę czytać. A jakiś, nie wiem, jej notatnik albo coś? Jest tam coś takiego, co wygląda jak jakiś zeszyt albo... Nie, dostrzegasz tylko właśnie listy, papier listowy, kilka jakichś takich napoczętych kartek, gdzie ewidentnie coś pisała, ale każda z nich już z daleka widać, że jest zaadresowana, że u góry ma zwrot do adresata, że w prawym górnym rogu ma datę, więc to są po prostu listy. Nic poza tym. Okej, okay, to ja tylko się... próbuję do niej przytulić. Podejrzewam, że no, nie odzajem mi tego. Nie. No i wychodzę. W takim razie z tego pokoju, no bo tak jest mi ciężko na to patrzeć. Nie? Jasne. Pozostali? Upiłbym dosłownie dwa albo trzy łyki herbaty i wyszedł. Ja jestem bardzo obojętny. Mhm. Dobra. W sensie... Niedawno zawaliło mi się życie i jeszcze nie ogarniam sytuacji. Właśnie powiedzcie mi, co czujecie, co wam się wydaje po tym dziwnym spotkaniu? Jak wasze postacie na to reagują? Bo to, no, moja... jakby nie wyjaśniło zbyt wiele, nie? No, moja postać reaguje w ten sposób, że tak jak już wspomniałem przed chwilą, słuchałem uważnie, ale właściwie nie obchodzi mnie, co powiedziała, bo nienawidzę wesen i dla mnie nie ma czegoś takiego jak dobre wesen. I właściwie zawaliło się całe moje życie, więc robię wszystko, żeby to zwalczać. Mhm. Czyli jakby to, czy ta towarzystwo ma motywację, czy nie ma motywacji, nie ma dla ciebie znaczenia, jeśli dałaś ci środki do spełnienia twojego celu. Poniekąd. Jeszcze, że tak powiem, jestem trochę w szoku. Mhm. No, ale na razie nie mam nic więcej do powiedzenia. Jasne. No, mnie to spotkanie ogólnie trochę tylko tak przygnębiło, no bo jest to gdzieś tam osoba taka najbliższa mi, którą pamiętam po prostu z dzieciństwa, no i no ciężko mi było na nią patrzeć, no w takim stanie właśnie, że jest taka już, że tak powiem, demencja i tak dalej. Nie wiem, czy to czy coś innego, ale... Obserwowanie kogoś w takim stanie jest dla mnie trochę przygnębiające, ale w momencie przechodzę przez puk, moje ciało ogarnia taka fala ekscytacji na przestrzeń, na nowe przeżycia, nowe doświadczenia, a być może świetna perspektywa do stworzenia kolejnej powieści, tak, kolejnego wielkiego dzieła, na którym generalnie mi zależy. Które ugruntowałoby twoją pozycję. Tak, jakkolwiek ciężko mi przejrzeć Linę i to, co ona może myśleć, uważam, że to jest bardzo początek bardzo dobrej przygody. Przynajmniej z literackiego punktu widzenia. Mm-hmm. No i tutaj nie będę wam opisywał drogi z zamku do, Boże, z szpitala do zamku, natomiast jak sobie zerkniecie w bibliotekę, czyli tam, gdzie macie dostęp do swoich kart postaci na rolu, to na dole też w handoutach powinniście mieć mapę Upsali i ona powinna być dostępna dla was i będziecie mogli sobie zobaczyć, że punkt 7, czyli szpital psychiatryczny w Upsali, jest na samym dole mapy, czyli na południu. Natomiast zamek Ilenkreuz znajduje się w środkowej części, trochę na górę, w środkowej części mapy. No, czwórka, tak? Tak, czwórka to jest zamek Ilenkreuz, okay. A siódemka, czyli na samym dole, to jest szpital psychiatryczny w Upsali. Tak, tylko żebyście zobaczyli, że po prostu musieliście pokonać całkiem spory kawałek drogi, zanim dotarliście z powrotem do... znaczy nie z powrotem, tylko ze szpitala do zamku. I teraz wracamy do tej pierwszej sceny, którą widzieliście. Stajecie teraz no, troszeczkę nadal zdezorientowani,
ale już z jakimś tłem stajecie przed bramą zamku Ilenkreutz. Zakładam, że wchodzicie do środka, jeśli nie, to mnie poprawcie. Ale drzwi, brama otwiera się przed wami z ogromnym, głośnym, takim przeszywającym uszy zgrzytem. Widać było, że jeśli major Domus się tutaj pojawiał, to albo nie używał tego wejścia, albo przeskakiwał przez bramę, bo ewidentnie ta nie była używana i nie była konserwowana od wielu, wielu miesięcy. No i kiedy przekraczacie tą bramę i zamykacie ją za sobą, słysząc po raz kolejny ten przenikliwy zgrzyt, przechodzicie przez ogromny ogród. To nie jest ogródek, to nie jest kilkaset metrów kwadratowych. To jest ogromny ogród, na którego końcu majaczy bryła zamku. I tak naprawdę widzicie, że to jest, no spokojnie musicie przejść 200-250 kroków od bramy do zamku, żeby dotrzeć do wejścia. Zamek jest ciemny. Jest ciemny, mroczny i zimny. I nikogo w nim ewidentnie nie ma. A przynajmniej na to wygląda. Natomiast teraz nie chcę wam tutaj marnować czasu na to, żeby wam opisywać dokładnie zamek, bo do tego jeszcze przejdziemy i na pewno jeszcze trochę sobie po nim pochodzimy. Natomiast powiedzcie mi teraz, czy wy macie zamiar... może tak, jest wieczór. Jest październik, więc jest wieczór, więc już jest ciemno. I teraz pytanie, czy któryś z was ma zamiar zatrzymać się w tym zamku na noc, czy raczej macie zamiar zostawić tę całą sprawę do rana i skryć się w swoich własnych mieszkaniach, jeśli takie macie. Tutaj oczywiście teraz, przepraszam, że jeszcze dopowiem, na przykład Oskar, jeśli chciałbyś powiedzieć, że ty przyjechałeś dopiero z Göteborga do Uppsali i nie masz gdzie zatrzymać, możesz tak powiedzieć jak najbardziej, ale zakładamy, że minęło trochę czasu, odkąd dotarłeś, więc mogłeś sobie załatwić jakieś miejsce do spania. Jakby, wiecie, tworzymy sobie trochę świat razem, nie? Więc możecie sobie spokojnie tutaj wykoncypować coś sami. I Ulf, przepraszam, bo zacząłeś mówić. No ja na pewno zostaję na noc, bo no ja jako takiego swojego mieszkania, domu nie mam. Zazwyczaj właśnie gdzieś tam w ramach za nocleg pracowałem albo coś takiego, więc ja swojego po prostu nie mam miejsca i będzie to pierwsza od dawna noc, którą spędzę, że tak powiem, bez czyjejś uprzejmości, nie? Gdzieś pod dachem. Rozumiem. Korzystasz z sytuacji, że ktoś dał ci klucze do wielkiego domu, do wielkiego domostwa i nie ma zamiaru, nie miał zamiaru cię z niego wyrzucić, przynajmniej nic nam to nie wskazuje. W porządku, co pozostali? Ciemno, zimno, do domu może wcale nie tak daleko, ale brzmi to jak ekscytujący pomysł na pierwszy rozdział, można by wręcz powiedzieć, tej historii, więc czym prędzej szukam jakiegoś miejsca, gdzie można rozpalić w kominku. Radzę sobie z tym tak, jak może sobie radzić osoba świeżo po studiach i jakby bardziej nawykła do pracy intelektualnej, tak? Więc ani z porąbaniem drwa, ani z rozpaleniem nie idzie mi jakoś szybko, sprawnie. Ale starasz się. Tak. W porządku. To znaczy, powiem tak, że rąbać drwa nie musisz, bo zaskakujące jest to, ale w salonie panuje względny spokój, względny porządek. W salonie w ogóle znajduje się taki właśnie wielki kominek, takie palenisko wręcz, w którym można ogrzać naprawdę spore pomieszczenie. Znajduje się tam kilka ław, kilka jakichś kanap, ogromny dębowy stół na samym środku, który jest stary, jest pokryty warstwą kurzu, ale jest nienaruszony, jest w całości i wygląda na to, że był używany, ale jest w dobrym stanie. Są tam też jakieś dywany na ziemi. No, pomieszczenie jest mocno wychłodzone i zimne, więc czuć też taką wilgoć w powietrzu, ale jest to wszystko w zaskakująco dobrym stanie. Z tego salonu prowadzi taka podwójna klatka schodowa, gdzie schody pną się z lewej i prawej strony i tak idą sobie na środek i one oczywiście przechodzą za tym kominem.
i tam prowadzą na jakieś wyższe piętra. Z salonu możecie wyjść do jakiejś kuchni, do jakichś takich pomieszczeń, które wydawały się pomieszczeniami dla służby. I gdy tak sobie chodzicie i oglądacie, to jedno z nich wydaje się być przygotowane dla kogoś, kto tam po prostu bywa. Jest tam proste łóżko, jakaś szafka, jakaś misa z wodą, jeszcze nie starą zupełnie, więc wygląda na to, że ktoś odwiedza to miejsce regularnie. I to prawdopodobnie jest Egil, o którym wspomniała wam Linnea. Jeszcze wróćmy teraz do Oskara. Czy ty chcesz zostać, czy ty jednak się wybierasz stąd gdzieś indziej? Zostaję. Właściwie opuściłem swoje rodzinne miasto i zabrałem... Większość rzeczy mam przy sobie. Mhm. Nie mam tu domu, wynajmuję pokój, więc... Nie spieszmy ci do powrotu. Wręcz odrobinkę mnie ciekawi. Mhm. W porządku. Drewna jest pod dostatkiem i faktycznie to ten problem ci odpada, Auguście, nie musisz próbować go rąbać, nie musisz próbować go przygotowywać. Jest zimne, ale nie jest mokre, jest dobrze wysezonowane. Natomiast już rozpalenie ognia to jest zupełnie inna sprawa. Nie idzie ci to zupełnie i męczysz się z tym, próbujesz tam trzeć o siebie jakieś kamienie, które wyglądają na to, że mogłyby spełnić tą funkcję, ale po kilkunastu próbach udaje ci się uzyskać zaledwie jedną iskrę i wierzysz, że nic z tego nie będzie. No i ja jeszcze tylko dodam, że ja poszedłem od razu do kuchni sprawdzić, czy jesteś do jedzenia. Mhm. I nie wiem, czy znalazłem tam coś? Było tam już coś dla nas przygotowane, czy...? Wiesz co, przygotowane nie, ale kiedy przeglądałeś jakieś tam szafki, jakieś skrzynie, widzisz, że są tam nie zapasy, trudno to nazwać zapasami, ale jest trochę jedzenia. I to jest takie jedzenie, chleb sprzed kilku dni, więc taki można powiedzieć dla ciebie bardzo dobry. I absolutnie nie masz nic przeciwko, żeby coś takiego zjeść. August myślę, że mógłby mieć problem. Natomiast są też jakieś owoce, które nie do końca są jeszcze zgniłe no takie, ale nie ma tego dużo. Ewidentnie jest to dla jednej osoby, po prostu ktoś sobie tutaj zostawił trochę jedzenia. Nie są to zapasy, ale jesteście w stanie we trzech, jeśli nie macie nic przy sobie, zjeść cokolwiek i nie iść całkiem głodnym i spać, powiedzmy. No to ja sobie coś przygotowuję właśnie do jedzenia. Mhm. Jakieś tam, nie wiem, ten chleb właśnie, czy coś. Żeby cokolwiek zjeść, bo jestem głodny. Jedna istotna rzecz, znajduje się tam beczka z piwem. Jest go gdzieś połowa, piwo jest dobrej jakości, nie jest zwietrzałe i widać, że po prostu jest to dobry trunek. Więc spragnienia nie umrzecie na pewno. Okej, to ja jak po tym przygotowaniu jedzenia, to po prostu wracam do tego salonu i tak obserwuję właśnie Augusta, jak próbuje to rozpalić i tak się śmieje, że tak powiem, w duchu z tego, co on tam próbuje wyczyniać. Ale nie na głos. Nie okay. Na głos, mhm. Nie ten, tylko tak się... Nie ruszasz z pomocą. Nie, no, obserwuję sobie. Dobrze. Oskar, jakiś pomysł? Tak, zauważyłem Ulfa i podchodzę do niego. Jak myślisz, kiedy to rozpali? Trochę mu to zajmie. Dobrze, że ktoś z was zechciałby mi pomóc, zamiast tak stać jak te kołki. Dobrze. Nie, świetnie sobie radzisz. August, czy ty chciałbyś spróbować jednak zrobić to testem? A mogę chcieć spróbować zrobić to testem, powiedz mi tylko, na co mam rzucić. Na pewno będzie to coś wynikającego z koordynacji, ale myślę, ewentualnie z krzepy, i tu myślę, że byłaby to gibkość, jakaś taka zręczność. Widzę, że no nie będzie tutaj... Nie będzie to łatwe, Będzie to łatwe, ale możesz spróbować, kto wie, może nas zaskoczysz. Zawsze można spróbować. Może będzie druga iskra i to będzie ta, która rozpali ten płomień. Jeśli się mogę wtrącić jeszcze. Oczywiście. Tak patrząc trochę wstecz. Ja osobiście nie jestem głodny. Ja zjadłem przed spotkaniem z Lineą w karczmie. Wspominałeś coś, że jaki jest trunek? Piwo. Piwo. Tak, okay. Beczka piwa jest po prostu. Niepełna, ale spokojnie wystarczy dla was. To jest takie, wiecie, to jest takie piwo, które pije się na co dzień. To nie jest mocny alkohol. To jest po prostu takie piwo, które pije się do posiłku, Ja w międzyczasie prób Augusta w rozpaleniu ognia idę do kuchni po trzy kufle. Dobra. I rozumiem, że nalewasz każdemu. Czy tylko tak tym, jest. Którzy potrafią rozpalać ogień? Każdemu.
Dobrze. No niestety test ci nie wyszedł. No męczysz się, bardzo się męczysz, ale nie udaje się, więc tutaj nie będzie z tego sukcesu i chyba, że chciałbyś forsować, ale nie wiem, czy kojarzysz, jak się tutaj forsowanie odbywa? Nie kojarzę jeszcze. Dobrze, to ja wam teraz wyjaśnię, to jest dobry moment na mechanikę. Za każdym razem, gdy nie wyjdzie wam rzut, to znaczy nie za każdym razem, ale przez zdecydowaną większość czasu, jeżeli nie wyjdzie wam rzut, możecie go forsować. Jeżeli rzutu nie możecie forsować, to ja wam najpierw powiem. Tego rzutu nie będziecie mogli sforsować, zanim wykonacie rzut. Forsowanie rzutu pozwala wam spróbować jeszcze raz, ale ma to swoją cenę. Sforsowanie rzutu sprawia, że bierzecie sobie stan, czyli zaznaczacie sobie w karcie postaci jeden ze stanów i to jest, tak jak wspominaliśmy, jedno z waszych obrażeń. Wybieracie fizyczny czy psychiczny, wybieracie dowolny, który wam odpowiada, no i który pasuje do sytuacji. Załóżmy, że tutaj August mógłby wybrać złość, gdyby chciał sforsować, bo to byłoby idealnie do sytuacji, dlatego że po prostu się denerwuje, nie wychodzi mu to, ale próbuje jeszcze raz. Natomiast ten rzut następny jest jeszcze normalny, ale od tej pory każdy kolejny rzut wykorzystujący krzepę lub koordynację i jakiekolwiek umiejętności z tym związane będzie miał karę minus 1 do testu. Więc za każdym razem będzie już miał gorzej, dopóki tego stanu nie wyleczy. A żebyście mieli jasność, żebyście mieli pewność, tutaj leczenie w Wesen nie jest proste. To nie jest coś takiego, że bierzesz sobie fiolkę z napojem życia plus 5 i kupisz ją na targu i potem pijesz. To nie jest tak, że wystarczy zabandażować ranę, żeby ona przestała działać. Nie, zazwyczaj leczenie stanów odbywa się pomiędzy sesjami, pomiędzy nawet tajemnicami. Więc może być tak, że skończymy sesję, będziecie gdzieś tam w trakcie odkrywania tajemnicy, w trakcie jakiejś misji, a wy powiecie, że a następną sesję zaczniemy i będziecie dalej mieli ten stan i dalej wszystkie testy będą gorsze. Więc uważajcie na to forsowanie i stosujcie je tylko wtedy, kiedy jest do czegoś ważnego, albo kiedy macie po prostu dużą szansę, czyli na przykład rzuciliście 7 kośćmi i nie wyszło. Rzucicie jeszcze raz 7, szansa jest o wiele, jest bardzo duża, nie? W tej chwili rzut nawet 4 kośćmi łącznie nie daje zbyt wiele, a i stawka nie jest wysoka, więc ja osobiście sugeruję nie forsować w tym momencie, ale August oczywiście może wybrać inaczej. Nie forsuję. Ciskam po prostu zrezygnowany to przesiwo gdzieś tam o ziemię i idę napić się piwa. Mhm. Dobrze. Czy ktoś z was ulituje się wreszcie nad tym nieszczęsnym, zimnym, suchym drewnem i je rozpali? Czy będziecie siedzieć po ciemku i w zimnie? Mogę spróbować rozpalić. Dobrze. Znaczy, ja się rozglądam za jakimś kocem albo coś, czy tutaj jest po prostu przygotowane. Wiesz co? Jak ktoś to już sobie go rezerwuje. Możecie tutaj na pewno gdzieś znaleźć takie rzeczy. Na parterze jest sporo pomieszczeń właśnie takich, można powiedzieć, gospodarczych, takich schowków i tam na pewno znajdujecie jakieś derki, którymi możecie się przykryć. Nie są to bogate jakieś materiały, ale są ciepłe i to jest najistotniejsze. Natomiast, oczywiście, Oskar, to by się udaje rozpalić bez problemu ten ogień. To nie jest normalnie rzecz, na którą by się rzucało, ale tutaj chciałem po prostu, żeby wam trochę pokazać mechanikę, żeby trochę to przetestować, opowiedzieć wam też o tym forsowaniu, bo spodziewałem się, że tak się skończy. Więc tutaj jakby, chciałem po prostu zaprezentować, więc rozpalenie ognia nie jest rzeczą, na którą normalnie rzuca się kośćmi. No i oczywiście to się wam udaje, to się tobie udaje, Oskar, i za chwilę ogień wesoło zaczyna trzaskać w kominku. Udało wam się rozgościć trochę w zamku, udało wam się sprawić, że jest tam znośnie, jest ciepło, przynajmniej przy samym ogniu. Przysunęliście sobie gdzieś tam te ławy, te kanapy, żeby czuć faktycznie ciepło tego ogniska. Drewna jest pod dostatkiem, więc na pewno nie zabraknie wam do rana, ani przez następnych kilka, co najmniej dni. Natomiast pytanie moje brzmi, trochę wam to zajęło i przyszykowanie odpoczynku, i przyszykowanie jakiegoś posiłku. Czy wy chcecie jeszcze jakoś porozmawiać ze sobą, dowiedzieć się czegoś o sobie, czy może po prostu macie zamiar ułożyć się do spoczynku, na spoczynek? No ja osobiście jestem ciekaw. To jest świetny moment, żeby wymienić się historiami ze swojego życia. Tak jest. No to się wymieniajcie. Okej. Okay. No to ja się zwracam do chłopu. No? Ja tylko powiem, że ja stwierdzam, że jestem zmęczony i kładę się gdzieś tam na tej kanapie obok czy coś. Mhm.
ale nie zasypiam, tylko słucham. Ale tak że wydaje wam się, że gdzieś tam już śpię. Zamykasz oczy i udajesz, że śpisz. I podsłuchujesz. Dokładnie. Jak moje dziecko. Rozumiem. Dobrze. No, zostajecie w takim razie August i Oskar we dwóch na placu boju. No i zaczynaj, Oskar, bo chciałeś coś powiedzieć. No, trochę mi pokrzyżował plany, ale... Możesz jeszcze zapytać o coś, zanim się położy i zaśnie, no nie? Umówmy się, że jakby tutaj zawsze możemy się cofnąć o kilka sekund do tyłu, nie? Rozumiem, że... Do przodu się nie można cofać, więc możesz się cofnąć o kilka sekund. Okej. Nie, no rozumiem, że siedzimy sobie z Augustem przy kominku z kuflami piwa. Dokładnie. No i właściwie to... Zwracam się do Augusta... Jestem ciekaw, jesteś pisarzem, tak? Tak. I mówisz, że widzisz Vasen. Tak. Od kiedy? Czy to miałeś zawsze, czy... Nie. Ładnych kilka lat już minęło. 3, może 5. Nie pamiętam dokładnie. Okej. Okay. Mówisz, że piszesz, że napisałeś o nich chyba bestseller. Tak, oczywiście. Okej, okay. Jestem... Szczerze nie czytałem. I nie znam. A żałuj. Masz stosunek do Vasen. Napędza mnie przede wszystkim ciekawość. Okej. Okay. Na zasadzie to mam takie poczucie, że to jest taka trochę nieopisana część naszego świata i myślę, że moglibyśmy sporo zyskać, gdybyśmy znali Vasen lepiej, ich zwyczaje, ich rodzaje, może gatunki, gdybyśmy mogli opisać ich początki albo to co je napędza. Co je motywuje do tego, co robią. Myślę, że moglibyśmy wszyscy na tym zyskać. A nie uważasz, że Vasen w ogóle nie powinien istnieć? Nie mam tutaj twardej opinii w tej materii. Raczej podchodziłbym do tego ostrożnie, na zasadzie żyją sobie obok nas. I póki żyją obok nas, póki nie wchodzą nam w drogę, póki jesteśmy w stanie żyć w przyjaźni, to czemu mielibyśmy nie żyć z nimi w przyjaźni? Nie wiem. Ja spotkałem pierwszy raz, żyję na tym świecie 43 lata i dopiero pół roku pierwszy raz zobaczyłem Vasen. I uważam, że nie ma dobrych Vasen i nie powinny istnieć. Z pewnością potrafią być złośliwe. Z niektórymi faktycznie nie da się. Przynajmniej z tego, co słyszałem, sam dużo nie wiem na ten temat. Z niektórymi słyszałem, że z niektórymi nie da się rozmawiać, czy nie da się, nie wiem jak to konkretnie powiedzieć, negocjować, powiedzmy. Tak, czy wręcz po prostu współżyć, ale jakby no, fascynuje mnie temat z takiej czysto kronikarskiej choćby ciekawości. Tak, chciałbym się dowiedzieć więcej. Tyle, ile tylko się da. Gdzieś tam też w trakcie tej rozmowy przychodzi ci do głowy, August, że słyszałeś o tym, że jedną z ról towarzystwa tak naprawdę było katalogowanie wiedzy na temat Vasen. I to też tutaj się zainteresowało, ponieważ jeśli wszystkie opowieści mówiły prawdę, to towarzystwo posiadało i to spore biblioteki, sporo ksiąg, zwojów na temat Vasen, w których była wiedza zebrana, nieznana takim zwykłym ludziom, która nie znajduje się w opowieściach powtarzanych na gościńcach czy w karczmach, a tylko takie do tej pory słyszałeś. Natomiast no, jedna z tych opowieści właśnie jest o tym, że towarzystwo posiada wiedzę, posiada materiały i środki, które pozwalają o Vasen dowiedzieć się o wiele, wiele więcej niż zwykli śmiertelnicy.
Natomiast ty, dla ciebie, Oskar, to też jest informacja, to znaczy ty też jakby wiesz o tym i słyszałeś o tym. Okay, być może motywacja, być może twoje pobudki i twoje pomysły na wykorzystanie tej wiedzy są zupełnie inne, ale to też sprawia, że to towarzystwo dla ciebie może być interesujące, że to może być dla ciebie korzystne. Okej. Okay. Dobrze, że to wiem. No, bo to trochę zmienia postać. Właśnie chciałem zapytać, ale trochę mi odwróciłeś, bo jeszcze nie wiedzę o tym, chciałem zapytać Augusta, co opisuje w swojej książce i czy opisuje poszczególne wesen, czy w ogóle o czym jest, tak dokładnie. No. Moja książka to ta, która którą wydałem, ta, która stała się niesamowicie popularna, jest w zasadzie powieścią. Nie jest żadnym katalogiem. Okay. Jest powieścią kryminalną, można by powiedzieć, tak? Opisującą pewne morderstwo, które wyjaśniło się, wydarzyło się w pewnych niewyjaśnionych okolicznościach i wszystkie tropy inaczej, nie wiem jak to powiedzieć. Ale wiem o co ci chodzi. Tak, no natomiast to tropy, wszystkie tropy wskazują na jakieś istoty z jakby nie spoza śmiertelnego świata. Natomiast trzeba przeczytać całą tę powieść, żeby wiedzieć o czym ona do końca jest. A powiedz mi teraz, August, jaką popularność, jak wielką popularność zdobyła ta książka? Bo mówisz o dużej popularności, ale jak duża to jest popularność? Nie zastanawiałem się nad tym, szczerze mówiąc. No ale to wymyśl, nie? To jakby myślę, ten moment, w którym trochę tworzymy ten świat. Tak, myślę, sobie, że w Uppsali jestem personą rozpoznawalną. Mhm. W porządku. Uppsala to jest duże szwedzkie miasto, więc zakładam, że Sztokholm leżący nieopodal też co nieco słyszał o Augustie Johanssonie. Czyli co? Region jak najbardziej. Cały kraj niekoniecznie, tak? Tak, cały kraj niekoniecznie. Ja nie słyszałem Göteborg. Göteborg. Chyba, no, ale jestem ignorantem. To jest, moi drodzy, kilkaset kilometrów stąd, więc to całkiem zrozumiałe, że nie słyszałeś. A poza tym, tak jak mówisz, ignorant to może nie jest dobre słowo, ale jako prywatny detektyw no na pewno z dużym dystansem podchodzisz do powieści groszowych, do jakichś kryminałów pisanych przez naturszczyków, przez ludzi, którzy tak, nie mają pojęcia o prawdziwej policyjnej pracy. Chciałem o tym wspomnieć, że chętnie przeczytam twoją powieść i ją ocenię. Mhm. Rozumiem, że mówisz to z przekąsem. Troszkę tak. Jestem otwarty na krytykę. Może gdy zdecyduję się napisać drugą jej część, zasięgną mi twojej fachowej opinii. Jeżeli przeżyjemy, to bardzo chętnie. W porządku. Powiedzcie mi, czy jeszcze chcecie poruszyć jakiś temat, czy możemy sobie przeskoczyć do następnej sceny? Bo też nie chciałbym, żeby to trwało, wiecie, żebyśmy rozmawiali tutaj 45 minut o książkach. Więc powiedzcie mi tylko, czy jeszcze chcecie jakiś ważny temat poruszyć, a jeśli nie, to sobie przeskoczymy. Jeśli Ulf nie ma nic do dodania, bo nie wiemy, czy śpisz. Okej, okay, już śpisz. Rzucaj na spanie. Dobra, słuchajcie, w takim razie po jakichś tam jeszcze kilkunastu, być może kilkudziesięciu minutach rozmowy kładziecie się spać i wita was za chwilkę nowy dzień. Przede wszystkim budzicie się kilka razy jeszcze w nocy, wiadomo, bo po prostu musieliście dołożyć drwa, żeby nie zmarznąć. Październikowe noce to już nie są przelewki, więc mieliście parę pobudek takich, że tak powiem, wymuszonych, podczas których dorzucaliście drwa do ognia, ale rano wraz z pierwszymi promieniami słońca nie zbudziliście się z powodu zimna, a zbudziliście się z powodu tego, że ktoś wszedł do salonu. I moi drodzy, widzicie przed sobą postać ciekawą. Przede wszystkim tak, istotne jest, tak, ten ktoś się nie skradał, ten ktoś wszedł jak do siebie. Natomiast stoi przed wami człowiek wysoki, bardzo barczysty, ale
jest coś, co sprawia, że od razu zwracacie na niego uwagę, ponieważ nie ma lewej ręki. Jest amputowana niemal przy samym ramieniu, więc tak naprawdę ma tylko prawą rękę. Jest mocno pokryty bliznami i ma białe włosy, ale jest starym człowiekiem. Jest generalnie, powiedziałbym, że około 50-letnim. Pamiętajcie, że jesteśmy w XIX wieku, więc to jest wtedy stary człowiek. To ja już blisko. Tak. No nie jesteś młodzieniaszkiem. Natomiast na oko około 50-letni mężczyzna wchodzi i widzicie, że w tej prawej ręce pod pachą trzymał jakiś pakunek i w momencie, jak was zobaczył, to tak podskoczył, spadł mu ten pakunek, ale jakby nie jest przestraszony tym, że ktoś go nakrył. On jest zaskoczony, że ktoś tutaj jest i spogląda na was i mówi, przepraszam, kim panowie są? A pan kim jest? No, ale to chyba, przepraszam najmocniej, dzieciątko kochane, przecież chyba ja zadałem pierwsze pytanie, a jestem ewidentnie starszy od ciebie. Ale to my byliśmy tutaj pierwsi? O nie, przepraszam, kiedy ja tutaj przychodziłem, to ty byłeś jeszcze małym oseskiem, a kto wie, że się czy nie przychodziłem. No, słucham. Na stu Linea. Widzicie, jak rysy mu na moment stężały, ale nie tak, że wiecie, że po prostu padł na jego strach, tylko tak po prostu zatrzymał się, spoważniał, spojrzał na was uważnie i mówi: Aleksander Akeson, do usług. Jestem przyjacielem tego domu. A Linea kiedyś była mieszkanką tego domu. Co was tutaj sprowadza? Czy to, o czym wspominała ta stara baba, wreszcie się sprawdziło i zdołała ściągnąć tutaj jakiś bohaterów? Widzicie, bohaterów? Że tak delikatnie się uśmiecha. No tak, no, ludzi, którzy będą walczyć z Vesen, a ja będę miał pełne ręce roboty. To wy? Czy jesteście tu przypadkiem, po prostu wpadliście pospać troszkę pod dachem, żeby nie kapało wam na głowy? Myślę, że Linea miała nas na myśli. Mhm. To znaczy... A czy jesteśmy takimi bohaterami, to się przekonamy. No, chętnie się przekonam. Jestem pewien, że będę miał okazję do tego. No mam nadzieję, słuchajcie, że spotkamy się co najmniej jeszcze dwa razy. Bo raz to na pewno. I to może ja wyjaśnię. I tak... To, co miał pod pachą, no nie ma tego już, ale sięga do kieszeni, gdzieś tam wyciąga jakiś taki dokument, jakiś taki papier, pokazuje wam, no i widzicie, że to jest dokument, na którym jest napisane, że ten człowiek jest księdzem, że on jest pastorem. I mówi: ojciec Aleksander Akeson, pastor kościoła luterańskiego, do usług, szczęść Boże, jestem kapelanem towarzystwa. No przyznam szczerze, że nie sądziłem, że będę miał jeszcze kiedyś coś do roboty w tym miejscu i przychodziłem tutaj raczej ze względów towarzyskich. Egila jeszcze nie ma, prawda? I tak się rozgląda i patrzy, czy gdzieś nie zauważy postaci Egila. Ale widząc, że nie reagujecie, jakby sam sobie odpowiada, machnął tą ręką z tym papierem, bo innej nie ma, i mówi: no, w każdym razie, chowa ten papier do kieszeni, to jestem kapelanem towarzystwa, a to znaczy, że jeżeli faktycznie będziecie wyruszać na jakieś wyprawy i będziecie chcieli walczyć z Vesen, to moją robotą jest błogosławienie was przed wyjściem. To jest stara, odwieczna tradycja i ani myślicie się jej sprzeciwiać. No i teraz podnosi tak prawą dłoń i mówi: na szczęście mam prawą, a nie uróżnęli mi lewej. Bo lewą błogosławić nie można, bo wtedy szatan wchodzi w człowieka. No, to co? Kiedy jakaś wyprawa? Co się dzieje? Macie już jakieś zlecenie? Sami chcielibyśmy to wiedzieć. Czyli nie macie. Czyli ta stara baba po prostu przyszła, kazała wam tu zamieszkać i nie powiedziała wam nic więcej. Typowe. Bardzo typowe. Dokładnie. To my przyszliśmy do niej. Dobrze. No tak, by przyszli. Tak, wszyscy, on zawsze tak robi, że wszyscy przychodzą do niej. Wszystkim się wydaje, że przychodzą do niej, oczywiście. To znaczy, przyznam szczerze, że trzech na raz to jeszcze nigdy się nie udało ściągnąć. Ale to gratuluję Linei. Muszę, jak kiedyś ją spotkam przypadkiem, bo specjalnie na pewno nie, muszę jej pogratulować. To znaczy, że nie jesteśmy pierwsi? Wiesz co, jeszcze zanim to powiesz, ja bym chciał, żeby
osoba z największą przenikliwością rzuciła sobie test. To już z największą ilością kostek, czy... To znaczy, tak, kostek łącznie, czyli przenikliwość łącznie. Plus, dobrze pamiętam, logika? Empatia. Empatia. No to prawdopodobnie ja. U mnie całe dwie są. U mnie są całe dwie, tak. No u mnie jest aż 7. No to, Auguście. Nie udało się. Nie udało się. No dobrze, no... No to w takim razie po prostu się nie udało. Starałeś się przejrzeć trochę to, czy ten ksiądz, czy ten pastor mówi poważnie, czy on jest faktycznie zły na tą kobietę, czy to jest jakiś rodzaj przekomarzania się, czy to jest jakaś stara zadra, ale trudno ci przejrzeć jego intencje, trudno ci przejrzeć te jego właściwe myśli. Chyba że chciałbyś to forsować, ale musiałbyś mi też wyjaśnić, w jaki sposób chcesz to zrobić, a to może być trudne. Tak, nie mam pomysłu, jak to forsować ewentualnie. Mhm. Wiem, co mogłoby się stać, gdyby mi się... Znaczy w sumie nie, bo... Ale stany, opowiedz, spróbujmy. Stany dostaję w sytuacji, w której mi nie wyjdzie forsowanie, czy zawsze dostaję stany? Nie. W sytuacji, w której ci nie wyjdzie forsowanie, dostajesz stany. Gdyby był taki test, którym ryzykujesz stan, czyli załóżmy, wejdźmy sobie teraz w taki metagaming, który mam po prostu tłumaczę, jesteś na brzegu rzeki i chcesz przeskoczyć na drugi brzeg rzeki, ale generalnie brzeg jest skalisty, w dole są jakieś tam kikuty skał, no i jak spadniesz, to będzie masakra. Więc ja ci mówię wtedy, słuchaj, jeśli chcesz, możesz to zrobić, ale jeśli ci się nie uda, dostaniesz stan fizyczny. Rozumiesz? W takim sensie, że ja muszę cię przed rzutem kością poinformować, że ten test, przy tym teście jest ryzyko stanu, a tak to dostajesz tylko, jeśli nie uda ci się forsowanie. Nie, jeśli nie uda ci się forsowanie, przepraszam. Jeśli wybierasz forsowanie, dostajesz stan. Okej. Okay. No właśnie, za każdym forsowaniem, tak, nie? Tak. Tak, no to właśnie się zastanawiam, jak to... Ale to ja myślę, że mógłbym forsować tak, że ja w tym momencie stoję tak, że widzę go tylko z boku. Mhm. Jakby widzę tylko jego profil i mógłbym forsowanie uzasadnić w taki sposób, że staję bardziej na wprost niego, tak żeby zobaczyć faktycznie... Czyli chcesz mu się fizycznie przyjrzeć po prostu? Tak, jego mimice... Spojrzeć mu głęboko w oczy, tak żeby spróbować wyczytać, co się w tych oczach może kryć. Mhm. Mam 3 stany psychiczne do wyboru. Myślę, że zależnie od reakcji. Tak, to jest dobry pomysł. Jego bym musiał wybrać, nie? To znaczy inaczej, zróbmy tak, że po prostu rzucisz i jak ci nie wyjdzie, to już będziesz musiał wybrać stany. Jak ci wyjdzie, to możemy chwilę poczekać, ale na pewno ten stan sobie... Zaznaczę. Tak. Dobrze. No to zapraszam do rzutu. W takim razie rzucam. O! I wyszły 2 sukcesy. 2 sukcesy, moi drodzy. Tutaj w tej grze, tak jak wspominałem już podczas sesji 0, jeden stan to jest pełny sukces. To nie ma tak, że jeden stan to jest spoko, a 2 stany to dopiero jest fajnie. Jeden stan... Jedna szóstka. Sukces, przepraszam, tak. Jeden sukces to jest już... Jest naprawdę dobrze. 2 sukcesy oznaczają, że dostaniesz coś jeszcze. Więc... Faktycznie, doskakujesz trochę do niego takim energicznym ruchem, stajesz przed nim i niemal wycelowałeś w niego palec, ale powstrzymałeś się tuż przed tym, a teraz przyglądasz mu się zmrużonymi oczami i on tak patrzy i widzisz taki moment właśnie zawahania, jakby zaskoczył się twoją reakcją i widzisz, że on tak naprawdę do Linei żywi ciepłe uczucia, że tak naprawdę to nie jest coś, co on tutaj, co mówi na poważnie. On nie jest na nią szczerze zły, ani nie jest szczerze jakiś zawiedziony jej postawą. I w tym momencie, kiedy, i teraz to jest za drugi sukces, kiedy on spogląda na ciebie i widzi ten taki badawczy wzrok, mówi, no dobrze, 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 chciałem was tylko trochę nastraszyć. Mówi, Linea owszem wysyłała wiele listów i nagabywała wielu ludzi, o których na początku twierdziła, że są widzącymi, ale prawda jest taka, że widzących zostało niewielu. I dlatego też ja spodziewałem się, że nikt już tutaj nie przyjdzie. I dlatego ja spodziewałem się, że jej wysiłki spełzną na niczym, ale cieszę się tak naprawdę, zupełnie szczerze cieszę się, że jesteście tutaj i że być może zrobicie coś dobrego dla tego świata. I pamiętajcie, że jestem reprezentantem kościoła. A Wesen są daleko od naszej linii.
i w tym momencie podnosi tą paczkę z ziemi, która mu upadła gdzieś tam i mówi, właściwie to jest dla was. I wyciąga przed siebie tą dłoń, no i jako, że August jesteś najbliżej, no to podaje ją tobie. To jest zwykła mała paczuszka, coś wielkości książki, opakowana takim brązowym papierem, nic szczególnego, no ale podaję ci to. I mówi, miałem to przekazać Egilowi, żeby on potem przekazał wam, no ale skoro już tu jesteście, to możecie, mogę to równie dobrze dać wam. W takim razie pozwolę wam zapoznać się w spokoju z tym, co jest w środku, a ja przyjdę do was za chwileczkę, dobrze? Ja pójdę do kuchni, może się posilę czymś, zostawiłem tam sobie wczoraj trochę chleba, także idę sobie coś zjeść. No i faktycznie przechodzi do kuchni, zanim zdążyliście cokolwiek powiedzieć, jakkolwiek zareagować. Za chwilę słyszycie tylko jakieś mięte pod nosem, takie rzucane przekleństwa i otwieranie, i odgłos otwieranych, zamykanych szafek, tak wiecie, jakby ktoś czegoś energicznie szukał. Co robicie? Ja myślę, że odpakujemy, nie? Paczuszkę. No, otwieramy tą paczkę, zobaczymy. Dobrze. Tam jest. August, ty ją masz w rękach, więc w sumie tak, wypadałoby, żebyś się zgodził z tym. Kładę ją na stole. Nie no, kładę ją na stole i zaczynam się do niej dobierać, może nie w pośpiechu, ale na pewno bez jakiegoś szczególnego, w sensie z szacunkiem, ale bez żadnego szczególnego planu. Dobrze, rozumiem. Otwierasz paczkę i twoim oczom, waszym oczom skupionym wokół stołu ukazuje się koperta z listem oraz taki plik jakichś dokumentów, to znaczy dokumentów, papierów, o. Koperta jest na górze, dokumenty są luzem pod spodem. No i pytanie, co otwieracie najpierw? Przeglądacie dokumenty, czy otwieracie kopertę? Koperta nie jest zaadresowana, jest brązową kopertą, w takim samym kolorze jak papier, którym była owinięta. Zacznijmy od koperty. No, to też bym tak powiedział. W porządku. W takim razie, moi drodzy, przechodzimy do momentu, w którym zaczyna się... odbywa się tak zwane zaproszenie. Mechanicznie jest to po prostu coś takiego, że otrzymujecie taki przyczynek do wyruszenia na tajemnicę, czyli do odbycia waszej pierwszej przygody, w tym przypadku pierwszej oczywiście. Zaproszenie będzie przed każdą przygodą i zapraszam was do Roll20, gdzie w handoutach za chwilkę wyświetli się wam list. Powiększcie sobie i poproszę jednego z was, no być może, no może niech będziesz ty, August, przeczytaj go na głos. List zaadresowany jest na... jest 17 października 1886 roku. Wielebny ojcze Aleksandrze, piszę do ciebie z prośbą o pomoc. Naszą skromną wieś nawiedziło zło. Jak pewnie słyszałeś, objąłem parafię świętego Krzysztofa w Limenbergu przed 2 miesiącami, zastępując pastora Gustafsona, świeć Panie nad jego duszą. Niestety to, co zastałem na miejscu, woła o pomstę do niebios. Wszystko wskazuje na to, że mój poprzednik wszedł w konszachty z szatanem. Początkowo sam nie chciałem w to uwierzyć, ale wygląda na to, że Gustafsson wyżebrał u złego względy dla osady, a miejscowi nie widzą w tym nic złego. Zacząłem wprowadzać porządki i chcę odbudować kościelną dzwonnicę stojącą w ruinie, a te biedne, zagubione, niczego nieświadome owieczki oskarżają mnie o to, że przez realizację dzieła Bożego to ja sprowadziłem nieszczęście na osadę. Wdzięczny. Wiem, że masz wśród przyjaciół jakiś łosów pomysłów piekielnych. Przyślij ich do mnie, niech Prolimenberg i uchronią prostaczków przed ogniami piekielnymi. Twój serdeczny przyjaciel Asmund Bjur. W porządku. To właśnie jest list, który przeczytałeś i w momencie, jak byłeś gdzieś, powiedzmy, w 2/3 czytania, z kuchni wyszedł, trzymając kufel z piwem, ksiądz, pastor i przygląda się wam zmrużonymi oczyma, licząc na wyczytanie jakiejś reakcji. Czy teraz zabieracie się za dokumenty, czy jak? Ja myślę, że trzeba przejrzeć wszystko po kolei. Nie? Mhm. Nie jesteś, ojcze, zły, że przeczytałem list zaadresowany do ciebie. Nie, no przecież ta paczka była dla was, w sensie ja wam ją podarowałem, więc o to właśnie mi chodziło. Prawdę mówiąc, przyszedłem tutaj myśląc, że zostawię ją Egilowi,
a następnie poczekamy tydzień, dwa, miesiąc, aż ktoś zdecyduje się tym zająć. Ale dobrze się złożyło, że jesteście już na miejscu i że możecie podjąć jakieś kroki i że być może to wy jesteście tymi osobami, których szukaliśmy, którzy położą kres temu złu. Powiem wam tylko tyle. Asmund Bjur to jest mój przyjaciel. Faktycznie. No może nie serdeczny, tak jak napisał tam w tym liście, ale przyjaciel z dawnych lat. Młody człowiek, który dopiero dostał pierwszą parafię i chce się wykazać. On nie wie jeszcze, że na głębokiej prowincji czasem bycie bardzo gorliwym księdzem, bardzo zainteresowanym losem owieczek, to jest najgorsze, co można zrobić. Wygląda na to, że już zraził do siebie miejscowych, a to nie jest dobra taktyka, zwłaszcza dla osoby, która jest nowa i nieznana w okolicy. Mówię wam to po to, żebyście nie popełnili tego samego błędu. Natomiast pewne jest, że Asmund potrzebuje pomocy, a ja nie mogę mu jej udzielić. I tak takim dziwnym, groteskowym ruchem stara się poruszyć tym lewym ramieniem, co mu się udaje oczywiście w bardzo ograniczonym stopniu, tak jakby się tłumaczył. I mówi, dlatego liczę na was. Liczę szczerze i poważnie na was liczę. I teraz widzicie, że faktycznie uśmiech z jego twarzy zniknął. Ten uśmiech, kiedy mówił o tym, że przyjaciel być może, ale nie aż tak serdeczny, zniknął, kiedy mówił o tym, że jest w niebezpieczeństwie i kiedy mówił o tym, że faktycznie na was liczy. Ja tylko bym chciał zapytać, jak daleko jest do tego Limenbergu? To jest 60 km na północ od Uppsali. Czyli generalnie niedaleko, dla piechura dobrego to są 3 dni drogi, ponieważ teren nie jest zbyt prosty. Powozem to będzie, to będą może 2 dni jazdy, może 1,5 dnia jazdy. O. Nie lepsze byłoby konie? Lepsze, ale na pewno droższe. To znaczy przejazd powozem taki, który po prostu wynajmujesz i jedziesz na miejsce, jest na pewno tańszy niż zakup koni, a wynajmu koni takiego to raczej nikt nie praktykuje w Uppsali, a przynajmniej nic jeszcze o tym nie wiecie. No moglibyście teoretycznie pojechać koleją, ale tak naprawdę kolej zabierze was maksymalnie 30 km na północ, a dalej trzeba by było i tak udać się albo pieszo, albo powozem, więc to jest już jakby, no kwestie logistyczne są do ustalenia na późniejszym etapie. Co teraz? To zajrzyjmy w takim razie w dokumenty. Dokumenty. Dokumenty to tak naprawdę przede wszystkim teczka, w której znajduje się akt własności zamku Jelenkreutz. I widzicie, że są tam wypisane jakieś nazwiska, jest ich bardzo dużo, większość z nich jest poprzekreślanych i pozaznaczanych pieczęciami. Widzicie, że przez lata zamek Jelenkreutz przechodził w wiele rąk i jego historia spisana w tym dokumencie zaczyna się 100 lat temu. Ale macie wrażenie, że to jest już któraś wersja. Że to jest już któraś wersja tego dokumentu i że tak naprawdę powinno to sięgać jeszcze o wiele dalej. Natomiast w ostatnich linijkach jest Lina Elfeklint wpisana jako właścicielka zamku Jelenkreutz. No i tutaj, kiedy ksiądz Aleksander widzi, że spoglądacie tam i dojechaliście jakby wzrokiem już do końca tej listy, to mówi wam, tak, no przekazałem właśnie, chciałem przekazać te dokumenty Egilowi, więc myślę, że możecie to zrobić wy, skoro jesteście nowymi właścicielami zamku. Natomiast to on chyba będzie musiał dopełnić wszystkich formalności, więc poprosiłbym, żebyście w moim imieniu przekazali Egilowi tę paczkę, dobrze? Dokumenty na pewno do was wrócą w nienaruszonym stanie. Egil to jeden z ludzi o nienagannej reputacji, która wcale nie jest przesadzona. I właściwie Aleksander wygląda, jakby chciał zbierać się do wyjścia. Ja się go tylko pytam, a ksiądz nie chciał coś zjeść? Przypadkiem. No chciałem, ale ktoś tutaj ewidentnie... Ten nagle zatrzymał się, spojrzał na ciebie i mówi... Aha, chyba wiem, komu muszę podziękować za rozszabrowanie moich zapasów. Ale dobrze, ja sobie pójdę na plebanie, ja tam mam co nie jeść. Nie ma za co. A wy tu macie, widzę, puste magazyny, zostało wam tylko ćwierć antałka tego piwa. Powiem wam tylko tyle. W piwnicy coś powinno się znaleźć, ale nie wiem, czy macie do niej klucze. A jeśli nawet macie, to powodzenia w szukaniu tego właściwego. Ale jak Egil przyjdzie, na pewno wam pomoże.
I z tymi słowami wychodzi, zatrzymuje się jeszcze w głównych drzwiach do sali, bo ona prowadzi jakby z tego salonu, bezpośrednio wchodzi się do takiego holu, a z holu już do wyjścia. Więc on staje w drzwiach pomiędzy salonem a holem, obraca się jeszcze i mówi: koniecznie dajcie znać, jak będziecie zbierać się do wyjazdu. Najlepiej dzień, dwa dni przed. Przyjadę i pobłogosławię was na drogę. I wychodzi. Oj. Chciałeś coś jeszcze powiedzieć, to możesz. No, żeby nas od razu pobłogosławił. Muszę powiedzieć, że nie jestem przygotowany i nie mam ze sobą wszystkich odpowiednich przyrządów. Natomiast jeśli chciałbym was pobłogosławić tutaj, to musielibyście jeszcze się trochę postarać, bo wasza kaplica nie wygląda jak miejsce, w którym wielbi się Pana. Musicie o to zadbać. I tymczasem zapraszam do mnie, do kościoła. Kościół Świętych Aniołów Pańskich. I wychodzi. Na pewno znajdziecie, jeszcze krzyczy wychodząc gdzieś tam przez ramię. No to zostajecie z powrotem sami. Drzwi za księdzem Akesonem zamykają się. I to jest ten moment, w którym już wiecie, że faktycznie czeka was prawdopodobnie jakaś wyprawa. No to w takim razie jesteście teraz w zamku. Jest poranek. I tak jak wspominał ksiądz, na odchodnym macie czas, żeby się przygotować. Tak naprawdę to nie jest tak, że macie jakiś wskazany termin. Wiecie jednak, że komuś grozi niebezpieczeństwo w ten czy inny sposób, więc na pewno nie jest to tak, że macie teraz 2 tygodnie, podczas których możecie sobie spokojnie odremontować kilka pomieszczeń w zamku, uzupełnić zapasy i tak dalej. Raczej powinniście się spieszyć, jeśli faktycznie chcecie nieść pomoc ojcu biurowi. Jak on miał na imię? Asmund, właśnie. No, to dlatego właśnie mówiłem, żebyście sobie zapisywali też rzeczy, bo ja tego mam za dużo potem. Asmundowi ze wsi Limenberg, czyli Cytrynowa Góra, sobie możecie tak zapamiętać. Już myślałem, że mamy chwilę, żeby pograć w Gwinta, pobłąkać się po mieście. No właśnie, niestety. W Gwinta nie, ale są tutaj karty, słuchajcie, w Wesen, bo a propos jeszcze mechaniki, inicjatywa w walce jest w taki sposób, że ciągnie się karty i osoba z najniższym numerem karty zaczyna jako pierwsza, osoba z najwyższym będzie ostatnia, no i po prostu w ten sposób się to robi, bez żadnych tam modyfikatorów związanych z umiejętnościami czy zręcznością, po prostu ciągniemy karty, zupełny los. Rol to ma ogarnięte, tak? Ja już to ogarnąłem, bo tak natywnie w rolu nie, ale jest. Ja mam tylko pytanie. Tak, są. Poszliśmy spać pierwszego wieczora, obudziliśmy rano, przyszedł ksiądz. Tak. I dalej jest ten sam dzień. No nie, następny, nie? W sensie... Cały dzień, nie, żeśmy to czytali? Nie. Rano tego dnia, którego żeśmy się obudzili, nie? Tak, oczywiście. Załóżmy, że skoro list był wysłany 17 października, powiedzmy, że jest, żeby tak trochę to ustawić na linii czasu, jest 22 października. 21 października spotkaliście się z Lineą, przybyliście do zamku i poszliście spać. A jest 22 października, poranek i znajdujecie się w zamku i macie informację o tym, czego oczekują od was, no właśnie, chyba głównie ci dwaj księża. Który tutaj był, a drugi, który jest autorem listu. Ja osobiście jestem głodny, więc... No właśnie chciałem to samo powiedzieć, panowie, że chyba zjedzmy śniadanie i pomyślimy, co robimy dalej. Ja mam klucze do tej piwnicy, to mogę iść poszukać, który to klucz. Trochę ich tam jest, trochę mi to może zająć. Jaki mamy dystans do najbliższego targu albo innego miejsca, gdzie można by jakieś zapasy? Wiesz co, no w Uppsali takich miejsc jest wiele. To jest po prostu bardzo duże miasto. To jest jak na te czasy, więc na pewno targowisk jest kilka, rynków tego typu, więc możecie spokojnie wybrać się gdzieś tam w pobliże ustalmy, że nie zajmie wam to dużo czasu. Chciałem zaproponować, że udałbym się uzupełnić jakieś zapasy po prostu najbliższy targ i wrócił z jakimś pieczywem. Czymś świeżym, tak? Jakąś wędliną, owocami, warzywami, czymś takim, co będę w stanie unieść, chyba że ktoś zechce mi towarzyszyć. Dobrze pamiętam, że ten ksiądz mówił, że jakieś zapasy tam w piwnicy też mogą być. Nie? Dobrze pamiętasz. Mówił alkoholu, no ale...
To znaczy, tak, on miał na myśli alkohol, ale jednocześnie, a, no, okay. Powiem wam, bo jakby nie będzie, to nie ma sensu jakby odgrywać tego. W piwnicy znajdują się też zapasy, ale to są raczej takie rzeczy, które mogą długo leżeć, czyli będą tam zapasy na przykład jakichś sypkich produktów, jakiejś kaszy, czegoś takiego. Natomiast na pewno nie znajdziecie tam owoców, znajdziecie tam jakieś suszone rzeczy, na przykład jakieś grzyby, znajdziecie solone ryby, które w beczkach mogą leżeć i po kilka lat, ale nie znajdziecie tam na pewno pieczywa, owoców, mięsiwa, no chyba że jakieś wysuszone też, tak, suszone mięso, owszem. Więc jeśli faktycznie chcielibyście, tak jak tutaj August wspomniał, zjeść coś świeżego, no to trzeba się wybrać na ryneczek, ale jeśli wystarczy wam taka sucha strawa, która jest gdzieś tam po prostu w tych magazynach, albo możecie po prostu połączyć jedno z drugim i wziąć trochę tego, trochę tamtego. Natomiast możliwości po prostu są. Więc ustalmy też, że po prostu udaje się wam tutaj zdobyć pożywienie. To nie są takie kwoty, żebyśmy tutaj musieli rzucać na zasobność albo wydawać punkty kapitału. Natomiast powiedz mi może, August, czy ty chciałbyś coś zrobić po drodze na tym rynku, albo po drodze na rynek, albo na tym rynku? Czy miałeś jakiś cel w tym, czy tylko chciałeś pozyskać żywność? W sumie mogę chcieć po drodze zajrzeć do swojego mieszkania i wziąć ze sobą kota. Dobrze. To jest. Tak, a wszelkie jakieś większe ruchy pod tytułem przeniesienie mojej biblioteki albo czegoś takiego, myślę, że można by to rozłożyć na następne dni, kiedy będziemy tutaj przebywali, bo w zasadzie to nie ma też za dużo czasu do stracenia. Będę się chciał rozejrzeć po zamkowej bibliotece też. W porządku. Czy ktoś z was jeszcze coś planuje w zamku albo poza nim w tym czasie? No, załóżmy. Ja planuję poza. Mhm. Ja się muszę wymeldować i zabrać resztę swoich rzeczy, czyli tubołek z jakimiś rzeczami, ubraniami. Dokładnie, rozumiem. Też jeszcze tylko wspomnę tutaj, August, że twój dom, twoje mieszkanie, wiesz, to jest ciepły, fajny kąt, bezpieczny. Zamek jest raczej zimny, raczej brudny, raczej zaniedbany. Salon jest w zaskakująco dobrej kondycji, ale to jedno z nielicznych pomieszczeń, które się dobrze trzyma, więc tutaj musisz wziąć pod uwagę, że to będzie znaczące obniżenie standardów w stosunku do tego, do czego jesteś przyzwyczajony. Powiedzmy, że Oskar jest w stanie przyzwyczaić się do wszystkiego, też jest teraz, żył w drodze przez jakiś czas, więc odwykł od wygód, których też zbyt wiele nie miał przez całe życie, bo jednak praca prywatnego detektywa, choć z pewnością emocjonująca, nie jest jakoś specjalnie intratna. Z kolei Ulf, no, podłoga w zamku to na pewno jest coś, co podnosi poziom życia już, więc i kanapa, i tam gdzieś jak nie kapie na głowę, to jest git. Dokładnie, jakaś derka, to jest wszystko, czego możesz się spodziewać i więcej byś nawet się nie spodziewał, także tutaj chciałem... August planuje to jako August planuje to potraktować trochę jako przygodę i przygotowanie też jakby do dalszego stworzenia, więc no pewnie będę chciał podnieść standard zamku. W dłuższej perspektywie, może też trochę krótszej, na zasadzie przewiózłbym swoje łóżko albo coś. Nie chcę rezygnować do końca z mieszkania. Właśnie, a czy ty, swojego, mieszkasz, ale... ty mieszkasz z rodziną, w domu rodzinnym, czy po prostu już jesteś na swoim? Mieszkam na swoim. Moja kariera literacka pozwoliła mi na trochę podnieść standard swojego życia. I jakby poza tym, że mieszkałem w jakimś ośrodku akademickim, można by powiedzieć, tak niedaleko uczelni, czy na jakiejś stacji, czy gdzieś przez ten czas, bo pochodzę też z trochę innego rejonu, nie jest no tak, ustalone tak, tak. jeszcze z jakiego, ale myślę, że to bez większego znaczenia. Nie, no właśnie liczy się to, w jakich warunkach mieszkać w Uppsali, ale faktycznie stać się na mieszkanie nawet własnościowe, takie po prostu, które jest twoim prywatnym miejscem, więc jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś sobie pewne rzeczy przeniósł z mieszkania do zamku, biorąc pod uwagę, że zawsze możesz wrócić do siebie po prostu, tak. Gdyby coś, nie daj Boże, się stało. Tak. Dobrze. Pisząc powieść, warto być blisko Centrum wydarzeń, tak? Jasne. No, jeszcze nie jest to powiedziane, czy to będzie powieść, czy to może będzie jakaś bardziej dokumentalna. Reportaż. Reportaż, o. Mm-hmm.
W porządku. Czy możemy ustalić, że jesteście już po śniadaniu, czy chcecie jeszcze coś zrobić do tego czasu? Znaczy, ja w czasie, jak August był na tym, na tym targu, to tak sobie chodzę po tym zamku, już eksploruję, że tak powiem. Jasne. Szukam, czy jest jakaś, nie wiem, zbrojownia, powiedzmy, czy coś takiego, znajdę jakieś jeszcze bronie po starych członkach towarzystwa. Muszę ci powiedzieć, że zamek jest niezwykle rozległy. To jest ogromne, ogromne dworzyszcze. Tutaj jest po prostu pomieszczeń dziesiątki. Każdy z was będzie mógł mieć swoją własną sypialnię, każdy z was będzie mógł na pewno też sobie jakoś zagospodarować część pomieszczeń pod swoje potrzeby. Bibliotek jest nawet kilka. Są trzy biblioteki, jedna jest główna i dwie mniejsze. Nie wydaje się na pierwszy rzut oka, żeby czymś się różniły, ale być może te dwie mniejsze są tematyczne, być może te dwie mniejsze mieściły jakieś prywatne księgozbiory. W każdym razie jest jedna główna biblioteka mieszcząca spokojnie kilkaset woluminów, no i dwie mniejsze. Kilka tysięcy. I dwie mniejsze, w których mogło być po kilkaset. Znajduje się tam też coś w rodzaju starego laboratorium. Większość z tych rzeczy, o których wam mówię, jest tak naprawdę pusta. To znaczy, w bibliotece książki są. Chociaż widać, że wielu brakuje. Widać, że wiele miejsc na półkach jest pustych. I że kiedyś tam coś stało, ale już pokrywa to gruba warstwa kurzu. Są pomieszczenia takie właśnie jak laboratoria, jest sala ćwiczeń. W piwnicy, niedaleko piwnicy, w których znalazłeś Ulfie zapasy, jest też jakby taki mini plac ćwiczebny, na którym możecie doskonalić swoje umiejętności szermiercze chociażby, albo strzeleckie. Jest kuchnia, jest jadalnia. Naprawdę, naprawdę sporo pomieszczeń. Znajduje się też tam w zamku na drugim piętrze, czyli najwyższym, bo mamy piwnicę, mamy parter, mamy pierwsze i drugie piętro. Na drugim piętrze zamku znajduje się też takie osobliwe pomieszczenie, które jest kształtu okrągłego, jest umieszczone w takim pomieszczeniu, które wyglądało jakby miało być wieżą, ale jest jakby ścięte. I wchodzi się tam i na samym środku tego pomieszczenia rośnie ogromne drzewo. W takiej jakby wielkiej donicy, no ale jakby donica to jest słowo, które nie oddaje skali, bo to jest po prostu obszar i to w tym pomieszczeniu rośnie drzewo i tak naprawdę nic więcej tam nie ma. Jakieś rośliny jeszcze, ale widać też, że nie są do końca, to znaczy nie, że dawno nikt o nie nie dbał. Drzewo jest w dobrym stanie, chociaż też dalekie od takiej świetności, natomiast myślę, że gdyby ktoś o nie zadbał, to wróciłoby i znowu by rozkwitło. Wokół zamku znowu znajdują się ogrody, tak jak wspominałem, jest tam miejsce na jakąś małą oranżerię, szklarnie, więc jest naprawdę co w czym wybierać. Oczywiście znajduje się też zamkowa kuźnia, jest oczywiście już dawno wygasła, jest pusta, narzędzi tam nie ma, stoi tylko stare, pęknięte nieco kowadło, ale takie, którego jeszcze od biedy przy odrobinie samozaparcia dałoby się użyć. Natomiast jak szukałeś jakiejś zbrojowni, to faktycznie gdzieś niedaleko tego placu ćwiczebnego, tego miejsca, tej małej areny, znajduje się coś, co prawdopodobnie kiedyś było miejscem na przechowywanie rynsztunku, ale już z czasem po prostu zostało, no może nie rozkradzione, ale opróżnione w sposób mniej lub bardziej zorganizowany. Okej, czyli żadnej tam dodatkowej broni, czegoś tam to... Nie znajdziesz tam na pewno niczego zdatnego do użytku. Jakiś zardzewiały miecz gdzieś tam, który pewnie leży już być może kilkadziesiąt lat. Jakaś pika z ułamanym grotem, ale nic, co nadawałoby się do użytku tak po prostu. No to myślę, że wracam i czekam na śniadanie. Mhm. Czekasz na śniadanie, to znaczy ktoś je robi, tak? W tym czasie. Słuchajcie, ale skoro już przy tym jesteśmy, zjedliście śniadanie i udało wam się gdzieś tam odpocząć trochę, zebrać myśli. Porozmawialiście też przy tym trochę, opowiecie mi za chwilę o czym dokładnie. Natomiast w międzyczasie, to znaczy jak skończyliście jeść, pojawia się mężczyzna, młody chłopak, niewiele starszy od ciebie, Ulfie, ale na pewno, no powiedzmy, że między Ulfem a Augustem, jeśli chodzi o wiek, dość taki wesoło usposobiony, wydaje się mieć sympatyczną twarz i wchodzi tak naprawdę pewnym krokiem, otwiera drzwi, ale już
jakby od progu, od wejścia, krzyczy: witam nowych właścicieli zamku! Jakby wiedział, że już ma się tutaj was spodziewać. No i wchodzi, widzicie faceta w takim roboczym ubraniu. On kłania się wam, mówi: witam państwa, panów bardzo serdecznie. Moje miano to Egil Frisk. Jestem majordomusem zamku Ilenkreutz i będę miał zaszczyt dla państwa pracować. Niestety jestem bardzo niewyjściowy, ale proszę o chwileczkę cierpliwości. Za momencik się pojawię. I znika w tym takim małym pomieszczeniu, o którym wspominałem wam na początku, kiedy dotarliście wieczorem do zamku. W tym pomieszczeniu, które wyglądało, jakby było zamieszkiwane. I tam znika, zamyka za sobą drzwi i za chwilę wychodzi ubrany w taką liberię, czyli taką bogate ubranie, bogaty ubiór, w którym chodzi służba na zamkach i w jakichś pałacach. Skłania się jeszcze raz, tym razem nieco głębiej, takim dystyngowanym, wystudiowanym ruchem i mówi: Egil Frisk, do usług. I staje przed wami, wyprostowany jak struna. Macie jakieś pytania do waszego majordomusa? Ja pierwsze co to bym go poprosił o śniadanie. Nie, bo my już jesteśmy po, nie? Jesteście po, tak. Ale, okay, ale on jakby dotarł w momencie, kiedy już mieliście się zacząć kłócić, kto ma ogarnąć ten bałagan, który zrobiliście podczas jedzenia, więc moment jest dobry, żeby poprosić go na przykład o posprzątanie. To Egilu, czy mógłbyś tutaj ogarnąć, bo my nie dojdziemy do ładu. Kto to ma zrobić? Ależ oczywiście, tutaj ja wiem, że zamek wygląda jakby był nieprzygotowany zupełnie na panów przybycie i ja bardzo za to przepraszam, uniżenie. Myślę, że mój dziad potraktowałby mnie za to co najmniej nachajem. Natomiast wszystko dlatego, że dopiero dziś rano dotarła do mnie informacja o tym, że panowie przybyli i że faktycznie mam spodziewać się panów obecności na zamku. Już oczywiście zabieram się do pracy i na pewno zajmę się tutaj sprzątaniem, a zaraz potem przejdę do jakichś takich napraw i do zaprowadzania porządku w tym domostwie. Czy jest coś, czym powinienem się zająć najpierw? Może sypialnie, może salon, może mam sprowadzić zapasy, uzupełnić? Czego by sobie panowie życzyli na początek? Możesz usiąść i ochłonąć. O, to, a gdzież bym śmiał? Ja jestem tutaj na służbie, przychodzę do pracy, a nie żeby odpoczywać. Odpoczywałem, kiedy panów nie było i przez długi czas mogłem robić tylko niezbędne minimum, a teraz jest czas na pracę. I taki zadowolony z siebie i taki pełen energii staje jeszcze raz wyprostowany znowu, bo podczas tego jak mówił troszeczkę się rozluźnił i oczekuje na rozkazy. Ewidentnie sprawią mu one przyjemność. To ja myślę, że możemy zacząć od tych sypialni, żebyśmy mieli gdzie się spać, bo zapasów nie trzeba. Na razie byłem w tej piwnicy, zobaczyłem, że trochę tych zapasów jest. Tutaj na śniadanie sobie ogarnęliśmy, więc... W takim razie zajmę się sprzątaniem sypialni, a następnie przygotuję dla panów obiad. I właściwie nie czekając już na dalsze instrukcje, otrzymał... Właśnie chciałem... Wołam go jeszcze. Dobrze, jak najbardziej. Zawołałeś, on obraca się znów na pięcie i wyczekującym spojrzeniem patrzy na ciebie. Mam pytanie. Gdzie mogę znaleźć informacje na temat różnych basenów, opisy? Oczywiście mamy rozległą bibliotekę, niestety część z dzieł została skradziona, a część z dzieł została wypożyczona i nieoddana, co oznacza, że właściwie można uznać, że zostały skradzione. Natomiast jak najbardziej znajdzie się coś w głównej bibliotece na pierwszym piętrze. Czy mam pana zaprowadzić? Trafię. Dobrze, w takim razie jeszcze nauczony doświadczeniem spogląda wyczekująco na ciebie Auguście i sprawdza, czy ty też nie chciałbyś czegoś dodać. Myślę, że ja też udam się do biblioteki. Czy Egilu mógłbyś mi ewentualnie w najbliższych dniach pomóc przewieźć tutaj trochę moich rzeczy? Ależ oczywiście. Dysponujesz jakimś wozem? Nie dysponuję wozem, ale dysponuję znajomościami, a te są cenniejsze niż cokolwiek innego. Wobec tego natychmiast zorganizuję dla pana transport, tylko proszę mi powiedzieć, o której godzinie i którego dnia będzie pan potrzebował pomocy. Porozmawiamy przy obiedzie.
I myślę, że możemy to sobie zostawić w domyśle. Dogadacie się między sobą i na pewno ten transport będzie załatwiony, ponieważ jak już wspominał ksiądz Akeson, Egil jest osobą, która zasłużyła na swoją nienaganną reputację. On rusza do wykonywania swoich zadań, faktycznie zajmuje się sypialniami. Tych sypialni jest oczywiście więcej niż 3, ale wybrał sobie te 3 największe, najbardziej takie reprezentatywne i to nimi zajął się w pierwszej kolejności. Słyszycie, jak tam gdzieś chodzi, krząta się, zbiega po schodach, znosi świeżą pościel, zawoła jakichś chłopców na posyłki, którzy przybiegają, odbierają jakieś rzeczy, przybiegają z nowymi. Generalnie zaczęła się porządna krzątanina. I na to wszystko przychodzi jeszcze jeden chłopiec na posyłki, którego ewidentnie Egil nie wołał, ponieważ zupełnie nie zwraca na niego uwagi, tylko spogląda wyczekująco, sprawdzając, czy nie stanowi jakiegoś być może zagrożenia, ale kiedy tamten chłopiec tylko krzyczy, że ma wiadomość, to Egil rusza do swoich zadań, widząc, że wy też chłopca dostrzegacie. Chłopiec podbiega do was i tylko mówi: wiadomość mam dla panów właścicieli zamku, ksiądz Akeson zaprasza i pyta, kiedy może spodziewać się waszego wyruszenia w drogę. I tak stoi, czeka na odpowiedź ewidentnie. No panowie, ja myślę, że tak z 2 dni byśmy potrzebowali, żeby się tutaj ogarnąć, przygotować. Tak przynajmniej. Nie wiem, co sądzicie. Ja myślę, że jak nas zaprasza na obiad, to możemy wyruszyć po obiedzie. Po obiedzie, tak? Na drugi obiad. Co na drugi obiad? No, okej. No. Aha, my już jesteśmy po obiedzie. Nie, jesteście po śniadaniu. Powiedziałeś po prostu, że jak zaprasza na obiad, to możecie wyruszyć po obiedzie. Ale on powiedział, że zaprasza na obiad? Nie. Zaprasza do siebie. Do siebie. Do siebie. No, ale chyba... No właśnie, nie wiadomo. Chyba nie będziecie siedzieć na głodnego, chociaż nie wiadomo, jak to z tymi księżmi jest. Nie no, obiad tutaj mamy ogarnięty, nie? Tak, właśnie, ja bym nie ryzykował, zjadłbym obiad tutaj, najwyżej możemy zjeść drugi tam. Pragmatyczne podejście. Bardzo cenione w XIX wieku. Tak. A w drogę, no to w sumie tak, te 2 dni, w sensie, tak żeby pojutrze. No bo ja rozumiem, że ten ksiądz nas zaprasza no, już na te błogosławieństwo ewentualne, tak? Czy co jeszcze z nami chce obgadać? Nie, ja zakładam, że on chce, to znaczy intencje są takie, że on chce po prostu dowiedzieć się, kiedy wyjeżdżacie i wtedy was do siebie zaprasza. Aha. On chce się dowiedzieć, kiedy wyjeżdżacie i wtedy was do siebie zaprasza. Chce po prostu uzyskać jakąś taką informację, kiedy może się tego spodziewać. Wiadomo, ksiądz zajęty człowiek ma mszę do odprawienia, parafian do wyspowiadania i tak dalej. No to ja bym powiedział, że tak te 2 dni byśmy potrzebowali, nie? Mhm. Dobrze. W takim razie ustalmy teraz, przechodzimy do takiego momentu, to jest mechanicznie rozwiązane, do momentu przygotowań przed tajemnicą. Myślę, że to jest ten moment, w którym możecie mi jeszcze powiedzieć, czy chcielibyście zrobić coś, zanim zaczniecie się przygotować do wyjazdu, coś dla siebie, coś związanego z waszymi historiami, z waszym życiem, czy po prostu możemy przechodzić do przygotowań do tajemnicy? No ja chciałem iść do biblioteki i coś znaleźć. To jest bardzo dobry pomysł, żeby wykorzystać to jako przygotowanie do tajemnicy, ale to o tym zaraz. Dobra, będę o tym pamiętał. Coś jeszcze? To tak, chciałbym się upewnić, że moje rzeczy tu wylądują. W sensie wszelkie przybory do pisania, jakich mogę potrzebować, zapas papieru i część mojego księgozbioru. Jasne. Nie musisz teraz precyzować, z czego dokładnie z tych ksiąg potrzebujesz. Umówimy się po prostu, że jeśli powiesz, że tam tą książkę wcześniej zabrałeś, to ona oczywiście będzie na miejscu, nie? Tutaj będziemy sobie troszeczkę naginać rzeczywistość, żeby nie utrudniać. Jasne. Ulf? Nie, ja nie mam nic takiego. Tam ja się wyleguję na kanapie i cieszę się tym, że mam taki dach nad głową. Że mam dach nad głową. Dokładnie. Oskar, że mogę trochę odpocząć. I nikt nic ode mnie nie chce. Wracając do twojego przygotowania w bibliotece, powiedz mi tylko, czy szukasz czegoś konkretnego? Tak. Chciałbym znaleźć coś konkretnego. Mhm.
Mam ci powiedzieć czego? Tak, chyba że to jest związane na przykład z twoim rocznym sekretem, którego nie chcesz wyjawiać, to wtedy nie, ale jeśli chcesz szukać czegoś konkretnego, to musisz mi powiedzieć, co to jest. Ogólnie to jest związane z moją historią. Po prostu widziałem... Sam oceń po prostu, czy chcesz to powiedzieć na głos, czy wolisz mi to jakoś tam napisać, nie? Mogę to powiedzieć na głos. No proszę, proszę. Szukam Vasena, którego... pierwszego Vasena, którego zobaczyłem. I przez którego tak nienawidzę Vasenów. Okej, rozumiem. Czyli szukasz informacji, które mogłyby zidentyfikować, tak? Tak, chciałbym jaki, się dowiedzieć. Jaki to był gatunek Vesen? Vesen, tak. Mhm. Dobrze. W takim razie... w takim razie zróbmy to sobie... zróbmy to sobie, bo to nie będzie związane stricte z tajemnicą. To jest po prostu coś, czego potrzebujesz do swojej historii, a nie do tajemnicy, z którą, którą będziemy tutaj rozgrywać. Myślę, że już oczywiście uspokoję was następną sesję. Więc zrzuć sobie na uczoność. Uczoność. Rozumiem, że mam w kosteczkę kliknąć, tak? W kosteczkę. Powinno ci wyjść 7 kości, ponieważ masz uczoność 2, a logikę 5. Pięknie, to są 2 sukcesy. Słuchaj, w takim układzie układzie udaje ci się dowiedzieć na temat Vesen, nie tylko udaje ci się zidentyfikować, jakie to jest Vesen. My teraz specjalnie nie mówię, jakie to jest, dlatego że ty mi go nie opisałeś i zrobimy to sobie pomiędzy sesjami i ty mi powiesz powiedzmy coś więcej o nim i my sobie to ustalimy dopiero, tak? Żeby te nasze historie postaci dopiero się tworzą, a że one często zahaczają właśnie o te wasze mroczne sekrety, co do których umówiliśmy się, że nie będziemy ich sobie zdradzać, dopóki nie wyjdą organicznie w trakcie sesji, no to w takim razie po prostu umówimy się, że dogadamy to. Więc zrobimy tak. Zidentyfikowałeś to Vesen i jesteś w stanie stwierdzić, jaka to jest, jaki to jest stwór, a ten dodatkowy sukces, i to sobie koniecznie zapisz, ten dodatkowy sukces daje ci plus 2 do rzutu, który miałby ci pomóc zidentyfikować działanie tego Vesen. Chodzi mi o to, że jeśli wydarzy się coś niezwykłego, to ty będziesz mógł upewnić się, czy to jest działanie twojego, w cudzysłowie, twojego Vesen, czy jakiegoś innego. I czy te sprawy są ze sobą powiązane, dobra? Okej. Świetnie. W takim razie teraz jeszcze ustalmy, jest w 11:30, ustalaliśmy, że gramy do 12:00 maksymalnie, do 12:30, więc nie ma sensu zaczynać tej tajemnicy, ale chciałbym zrobić jeszcze po prostu fazę przygotowań, żebyśmy następną sesję mogli zacząć już od rozpoczęcia jakby gry. Co wy na to? Jasne. Dobra. Okay. W takim razie sobie tutaj zajrzę do podręcznika, to jest ten wreszcie moment. Powiedzcie mi, ile macie łącznie kapitału? Ja wam zapisałem to w bio i info. Zanim wejdziecie w kartę postaci, tylko klikniecie po prawej, to powinno wam się wyświetlić, ile macie kapitału i modyfikator do zasobności, tak to napisałem. Kapitał 2. August ma 3 kapitału, ty masz 2 kapitału, no Ulf ciebie nie pytam, bo pamiętam, że to było 0. Ale kapitał to nie jest to samo co zasobność? Nie, to nie jest to samo. Okay. Kapitał to są pieniądze, to są zasoby, które możecie wydać jakby po prostu. A teraz rzućcie sobie każdy na zasobność, nawet ty Ulf. Tak? Tak, może wypaść. I liczymy sobie sukcesy, ile ich wyszło łącznie. Modyfikator mam 0, tak? Tak. I wszyscy macie modyfikator 0. Co my tu mamy? Niesamowite. Wyszedłem na najbogatszego. Tak. Wspaniale, słuchajcie, no to są takie elementy, to są takie momenty, w których ja tutaj wyjaśnię jeszcze, jeśli ktoś będzie to oglądał, a nie widzi kostek, że Oskar miał 4 kostki, wyrzucił 0 sukcesów, August miał 5 kostek, wyrzucił 0 sukcesów, natomiast Ulf miał 2 kostki i wyrzucił 2 sukcesy. Zatem łącznie wszyscy macie 2 punkty zasobności i ewentualne... Statystycznie rzecz biorąc, jesteśmy do przodu przed statystyką. No tak, tak, bo w sumie z tych 9, 11 kości mieliście teoretycznie pewny... wypadło, nie? No,
Tak, ale pewny był jeden sukces, więc macie dwa i wszystkie są w osobie Ulfa Eriksona, który chyba po prostu okazało się, że znalazłeś jednak w tej zbrojowni ten stary miecz, który znalazłeś, to był jakiś bardzo drogi, sprzedałeś i po prostu masz mnóstwo pieniędzy na ten moment. Nie, ale znaczy nie ma potrzeby tłumaczyć sobie tego fabularnie, natomiast faktycznie wysupłałeś gdzieś jakieś pieniążki i udaje ci się zaopatrzyć grupę. Słabo, bo dwa sukcesy na całą grupę to nie jest za dużo, ale jednak. Słuchajcie, działa to teraz w ten sposób, że macie zasobności 2 i kapitału tyle, ile chcecie wydać, ale osoba dysponująca kapitałem, czyli August i Oskar, decyduje, czy chce go wydać. Te dwa sukcesy należą do was wspólnie, do całej trójki. Natomiast kapitał należy do każdej osoby, do której on jest. I teraz... Jeśli chodzi o przygotowanie do wyprawy i o to, na co możecie wydać te pieniądze, to zapraszam was na 75. stronę. Właściwie 74. już. I na dole jest tabela rynsztunku. Już się tam zaczyna i możecie się zastanowić, co może wam się do takiej przygody przydać. Oczywiście tabela zaczyna się w 74. prowadzi przez 75. do 76. Jeśli chodzi o... Na 76 dalej są osoby i miejsca świadczące usługi i raczej na początku to są głównie leczenie, regeneracja, to są rzeczy, które nie są wam potrzebne. Rozumiem, że poziom dostępności to jest... Poziom dostępności to jest koszt. Okej. Okay. Tak. Koszt w sukcesach, czyli możecie wydać wspólnie 2, no i do tego tyle, ile jeszcze wy zdecydujecie się wydać, Oskar i August. Istotna jest taka rzecz, że jeśli wydacie swoje punkty kapitału teraz, w trakcie tajemnicy będziecie mieli ich o tyle mniej. To znaczy, jeśli na przykład August wydasz swoje 3 punkty kapitału teraz i pojedziesz na tajemnicę z zerem, to nie będziesz mógł nic kupić, po prostu się wydasz swoje pieniądze. Oczywiście te punkty kapitału wrócą ci przy następnej tajemnicy, ale tak, żebyście wiedzieli, jak to działa. Możecie też w ten sposób kupić sobie broń, ale z tego co wiem, każdy z was jakąś broń ma. Ja nie mam. Nie masz żadnej, okej. Okay, ale no to ja się średnio po tym posługuję, więc ale tak, chyba... wspominałeś, że twoja postać nie jest typem walecznym. Mówisz, że mógłbyś nas postrzelić na przykład. No właśnie, więc słuchajcie. Sterana szkapa. Tak. Sterana szkapa to jest taki właśnie stary koń, który pozwoli ci troszeczkę oszczędzić siły i jak widzisz w testach siły możesz wykorzystać go z modyfikatorem plus 1 po prostu do siły, żeby była jasność, będzie to musiało być wyjaśnione. To znaczy nie jest tak, że bijesz się z kimś i stwierdzasz, dobra, używam mojej starannej szkapy, żeby mieć modyfikator plus 1, tylko po prostu pozwoli ona łatwiej pokonać drogę. Gdybyście mieli na przykład dotrzecie do Limenbergu i będziecie chcieli się dostać gdzieś tam przez las, no to będziesz mógł wykorzystać taką staraną szkapę. Okej, okay. Wykwintne wino już mam. No. Tak, to nie brzmi jak zły pomysł, ale zaproponowałbym po pierwsze linę. Tak, linę ja bym zaproponował też może jakieś bandaże. Okej. Okay. Co my tu mamy w takim razie? A prowiant? Prowiant. No, prowiant mamy, nie? Możemy wziąć zapasów, nie? Ustalmy, że w zamku w tej chwili jesteście wyposażeni i nie musicie kupować osobno prowiantu. W taki sposób sobie to ułatwimy na tą pierwszą tajemnicę. I możecie korzystać z tego prowiantu, który tu jest, więc ustalimy, że kwestie żywieniowe was nie muszą interesować teraz. A co wchodzi w zakres sprzęt myśliwski? Sprzęt myśliwski po prostu daje możliwość lepszego tropienia i jeśli dobrze się orientuję, to Ulf, ty posiadasz ja taki. Mam, tak, no, ja mam. Tak. To spoko. To nie jest, znaczy to jest, wiecie, ustalmy, że takie rzeczy jak jeśli planujecie na przykład spać w dziczy, chociaż nie sądzę, żeby była taka, to jest normalna osada tam, gdzie jedziecie, tam pewnie jest jakiś zajazd, jest może gdzie na spać, możecie się zatrzymać u księdza, prawdopodobnie o ile wszystko będzie w porządku i będzie chciał was przyjąć, więc no nie musicie się raczej martwić, ale gdybyście na przykład jechali kiedyś w góry czy coś, no to trzeba będzie pewnie zakupić sobie jakiś sprzęt biwakowy czy jakiś namiot, ale na razie wam to chyba nie będzie potrzebne. Dobrze, czyli na ten moment, jeśli dobrze rozumiem, wszyscy się zgadzamy co do liny, tak? To znaczy, wszyscy się zgadzacie, tak. Czy nie? Ja się zgadzam. Tak. Dobrze. Tak.
No ja bym, no, mając jeszcze jeden punkt, bo lina to jest jeden, widzę, to tak. Jeden, no to proste bandaże bym, bym zaproponował, chyba że ktoś z was chce dorzucić jeden punkt z tych swoich, jak to jest, nie zasobność, tylko to drugie. Kapitał. Z kapitału, no to byśmy mogli mieć sprzęt medyczny, nie? Ja wtedy daję wyższy modyfikator do medycyny, plus 2 zamiast plus 1. No ja mogę jeden oddać. Bo ile każdy z was ma? Ja mam 2 kapitał. A ja mam 3. Ja mogę, okay. Myślę, że też spokojnie z 1 albo... No myślę, że 1 punkt. To tak zostanie nam 3, zostaną nam 3 punkty do wydania podczas przygody, tak? Ewentualnie. To znaczy tak, jeśli każdy z was wyda po jednym punkcie, to będzie mieli łącznie 3, tak? O to chodzi? Tak, no w sensie będziemy mieli szansę je wydać podczas przygody, nie? Przy jakiejś sytuacji. No dobrze, tylko że jeśli weźmiecie sprzęt medyczny i linę, no to jeszcze wam zostaje jeden punkt w takim razie z tej puli, którą teraz zaproponowałeś do wydania. Tak. To co, jeszcze jakiś pomysł? Czyli ustalmy... Latarnia sztormowa? Żeby mieć jakieś źródło światła, gdybyśmy mieli się nocą błąkać po lesie? To pomaga na testy śledztwa w ciemności oraz odkrycie kogoś, kto się skrada, czyli gdyby ktoś do was się podkradał, to będzie wam łatwiej go odkryć dzięki testowi czujności. Ja wam dodam tylko tyle, że te tutaj w tabeli są podane bardzo wąskie zastosowania, natomiast jeśli odpowiednio umotywujecie, dlaczego latarnia może wam się przydać, to ja oczywiście to wezmę pod uwagę, nie? Więc jakby nie przejmujcie się, to nie jest tak, że stosujemy tylko tyle, co jest napisane w tabeli. Weźmy psa do towarzystwa. Macie już kota. To może nastręczać problemów. Może powóz w takim razie. Osoby i miejsca świadczące usługi, tylko powóz poziom dostępności 2. Wiesz co, to jest tak, że pozwoli wam to się przenieść do nowego miejsca i zregenerować stan wszystkim będącym na pokładzie tego powozu, natomiast zinterpretowałbym to w ten sposób, że to wam się pozwoli przenieść do innego miejsca w trakcie tajemnicy. Oho. Jakby samo dotarcie z miejsca zamku na miejsce tajemnicy jest jakby wliczone w cenę, w cudzysłowie. Okay. Tego nie musicie dokupować. Okej. Okay. A regeneracja stanu na ten moment wam się nie przyda, no bo żaden z was chyba... Bo ty w końcu, August, nie forsowałeś, nie? Forsowałem. Nie, no, forsowałeś. No, o, właśnie. I zapomniałeś chyba zaznaczyć, albo ja zapomniałem, żebyś zaznaczył stan. Tak. To wracając do tej sytuacji, zaznaczyłbym stan złość. Na zasadzie ja jestem trochę wkurzony na tego księdza, że stroił sobie z nas żarty. Jasne. W zasadzie od momentu, w którym wszedł. Dobrze. Integrację, nie? Jak najbardziej. Jak najbardziej to jest uzasadnione. To zaznaczyłeś sobie w karcie, tak? Tak, zaznaczyłem w karcie. Super. Dobrze, czy co, to w takim razie tak, lina i sprzęt medyczny, czy coś jeszcze? Łącznie wydaje się 3 punkty, czyli jeden punkt kapitału zszedł od... No kto? Ja mogę oddać jeden, dobra. Czyli mam jeden teraz. Tak, okay. To może jeszcze, w sensie proponowałem latarnię sztormową. Nie wiem, co sądzicie o tym. Z drugiej strony mam też takie poczucie, że jakby możemy się spotkać tutaj, w sensie możemy się spotkać z oporem społecznym, można by powiedzieć, i się zastanawiam, czy nie wziąć wypalanki. Też o tym pomyślałem. Tak, na zasadzie test inspirowania przy pomocy alkoholu. Tak. Brzmi jak to coś, jest jednak... co może się przydać na prowincji. To jest jednak wieść. Zdecydowanie, nie? Więc zastanawiam się, czy może lepiej nie byłoby pójść w tę stronę i zostawić sobie te właśnie 3 punkty kapitału na to, żeby sobie zapewnić na przykład nocleg ewentualnie na miejscu albo coś takiego, bo nie wiemy, ile czasu, w sensie te 3 punkty, które nam zostaną łącznie do wykorzystania później. Tak, tak. Na zasadzie jeden kapitał Zbycha Wel Oskara i 2 moje. Tak, dobrze, no jeśli się zgadzacie, to możemy to zamknąć w ten sposób.
Jasne, jak dla mnie. Dla pewności, dla jasności, zapiszcie sobie tylko, niech każdy z was zapisze sobie w rynsztunku przedmiot po prostu. Na zasadzie takiej, że jeden niech będzie miał linę, jeden niech będzie miał tą wypalankę, a jeden ten sprzęt medyczny. Podzielcie się tym w jakiś sensowny sposób i... To ja wezmę ten sprzęt medyczny, no bo ja chyba mam najwięcej do medycyny. Tak, z sesji zero pamiętam, że tak właśnie było. No. Tak, to ja wezmę wypalankę, bo mam najwięcej do inspirowania. Okej. Okay. Lina jest, bo nawet inspirowałem. Do wspinaczy. Do siły. I do siły, do testu siły. Mhm. Tak. No to ja mam. To mogę wziąć. Dobra. Co ona ma? Plus jeden, nie? Takie tylko pytanie mechaniczne. Każdy z tych przedmiotów jest raz do wykorzystania, czy? Wiesz co, nie. Rynsztunek jest do wykorzystania przez całą tajemnicę. Czyli jeżeli raz wykorzystam ten sprzęt medyczny, to mam go jeszcze do tam następnego tego użycia. Tak. Okay. No możemy to zrobić tak, że wiesz, gdybyś miał na przykład wyleczyć nie wiem, 4 rany, albo musiałbyś wyleczyć kilka osób naraz, no to w pewnym momencie on się zużyje. Żeby to, ale na przykład logicznie rzecz biorąc, lina, o ile jej nie zerwiecie, albo nie wiem, nie przetniecie, to będzie wam służyć przez całą tajemnicę. Dobrze, to ja mam też pytanie. A wypalanka, nie, wypalanka jest jednorazowa na pewno. No, w sensie wiecie, chodzi o logikę, tak? O logikę działań. Tak, tak. To ja mam pytanie, bo ja mam wytrychy na przykład, nie? Tak, posiadasz. Mhm. Okej. Okay. To nie są jednorazowe wytrychy. O ile nie złamiesz, okay. O ile nie będziesz miał jakiejś serii porażek, że na przykład ja ci powiem, że te drzwi, które próbujesz sforsować, są bardzo trudne i na przykład grożą połamaniem wytrycha. Pamiętajcie, ja o pewnych konsekwencjach muszę was tutaj poinformować przed rzutem. To jest trochę takie ułatwienie w cudzysłowie, ale tutaj o sukces jest naprawdę trudno, więc gdyby było tak, że podchodzisz do pierwszych lepszych drzwi i zaraz łamiesz wytrychy, które są według tutaj opisu poziomem dostępności, ile? 2? Bo można je też zakupić jakby, chyba 2. No to byłoby po prostu za dużo, nie? Mhm. Powiedz mi, a jak to jest z bronią palną? Mhm. To jest na takiej samej zasadzie, naboje i tak dalej? Wiesz co, ustalamy, że amunicję macie na początku wyprawy już jakąś, tak? Kto z was posiada broń palną? Bo ty na pewno... Ja mam karabin. Dobra, a ty masz... Ja mam rewolwer. Rewolwer. No to ustalmy, że... I to sobie zapiszmy faktycznie, że Oskar, ty masz 12 nabojów do rewolweru, a... Czyli powiedzmy, że 2 paczki, a ty, Ulf, będziesz miał 20 nabojów do karabinu. Czyli też 2 paczki, tylko po prostu większe. I tyle. Dobra. Okej, to chciałem tylko powiedzieć jeszcze, że to chyba jest koniec, jeśli chodzi o zakupy, więc przechodzimy do przewag. I przewagi to jest to, o co opowiadałem wczoraj na sesji zero, to jest sposób, w jaki przygotowujecie się do wyprawy, właśnie powiedzmy sposób, w jaki spędzacie te swoje 2 dni. I teraz każdy z was może mi powiedzieć, jak chciałby się przygotować. Na przykład, załóżmy, czy chcielibyście się dowiedzieć czegoś o samej osadzie? Albo czy na przykład chcielibyście poćwiczyć właśnie strzelanie, albo nie wiem, zapytać księdza Akesona o to, jakim człowiekiem jest wikariusz Biurt, który tam urzęduje w Limenbergu. To są oczywiście moje pomysły, ale pokazuję wam, że jakby spektrum jest szerokie, więc jeśli macie pomysły, to proszę bardzo. Taką przewagę to jedną możemy sobie wybrać, nie? Tak. No to ja po prostu, że tak powiem, dbam o swój rynsztunek, czyli o szczególnie o ten karabin. Mhm. Gdzieś tam go czyszczę, sprawdzam, czy wszystko działa tak, jak powinno być, żeby mnie gdzieś tam nie zawiódł ewentualnie w jakiejś sytuacji. W porządku. Dobrze, w takim razie w sekcji przewagi na karcie postaci napisz sobie konserwacja broni, no i modyfikator, bo tam jest chyba miejsce na nazwę i modyfikator, prawda? Nie, jest tylko na nazwę. A, no to wpisz sobie w nawiasie +2. To będzie +2 do testu oczywiście broni dystansowej.
Ale w jakichś tam wyjątkowych okolicznościach, gdybyś na przykład chciał kogoś uderzyć kolbą karabinu i chciałbyś zdecydować, że to jest moment, w którym wykorzystujesz przewagę, bo to jest też istotne, wy decydujecie, kiedy wykorzystujecie przewagę. Czyli mówicie mi przed rzutem, słuchajcie, ja chcę w tym momencie wykorzystać swoją przewagę, tak? Przypomina mi się to, czego się nauczyłem, albo na przykład właśnie korzystam z tego, że nie wiem, wzmocniłem trzonek karabinu i teraz po prostu jak nim uderzę, to na pewno zrobię krzywdę, więc coś takiego, prawda? Że musicie dać znać, że wykorzystujecie przewagę i w jaki sposób. I to jest jednorazowe na tajemnicę. A jeżeli na przykład będę rzucać, a potem będę chciał forsować, to te plus 2 jeszcze do forsowania też jest, czy nie? Muszę sprawdzić. Nie, jednorazowa, bo decyzję o skorzystaniu z przewagi musisz podjąć albo przed wykonaniem rzutu, albo kiedy postanowisz forsować rzut. Z tego wynika, okay, że możesz na przykład normalnie nie wykorzystać przewagi, ale jak ci nie wyjdzie, to przy forsowaniu możesz powiedzieć, dobra, teraz wykorzystuję przewagę i dodać sobie plus. Dobra, następny? Ty to ma jakiś pomysł? Ja jestem rozdarty między dwoma opcjami. Udaniem się faktycznie do księdza Akesona i porozmawianiem z nim o ojcu Asmundzie. O księdzu Asmundzie, w sumie nie wiem jak go tam... Pastor Asmund. Też, pastorze Asmundzie, tak. I żeby się dowiedzieć faktycznie, jakim jest człowiekiem. W sumie tak. Albo porozmawianie z nim o społeczności, jakiej się można tam spodziewać, bo zakładam, że jest trochę bardziej obeznany w regionie. No to musisz sobie wybrać jedną z tych dwóch opcji. Obie są ciekawe moim zdaniem, więc tutaj decyzja tak, myślałem też jeszcze nad tym, żeby pomieszkować po bibliotece i znaleźć jakąś księgę taką ogólną, tyczącą się Wesem, jakie można spotkać w takich miejscach, nie? Okej, w takich miejscach. I to już jest ciekawe, bo możesz powiedzmy zdecydować, czy powiedzmy dowiedzieć się coś niecoś o położeniu Limenbergu i o tym, czego się tam można spodziewać, okej? No powiem ci tylko tyle. Jeśli zdecydujesz się na dowiedzenie się o to, czegoś więcej o ojcu Asmundzie, dostaniesz po prostu test do jakiejś... modyfikator plus 2 do jakiejś interakcji związanej z nim, do rozmowy z nim, do próby przekonania, będziesz wiedział po prostu w jaki sposób do niego dotrzeć. Jeśli zdecydujesz dowiedzenie się czegoś o ludności zamieszkującej Limenberg, dostaniesz test, modyfikator do testu albo inspiracji, albo manipulacji. Natomiast jeśli zdecydujesz się na nabycie jakiejś wiedzy o samej miejscowości, o jej położeniu, no to dostaniesz informację, która będzie ci pomocna przy ewentualnym zidentyfikowaniu, tylko domyśleniu się, co powiedzmy działalność Wesen zwiastuje, albo kogo dotyczy, w sensie jakiego rodzaju Wesen. Ja się tylko wtrącę, że możemy się podzielić. Tak, oczywiście, jeden z was może wybrać jedno, drugi drugie. To ja bym poszedł w te bardziej społeczne, chyba, trochę na zasadzie maksymalizowania swoich szans. A ty, z tego co pamiętam, masz w logice, w sensie logika była twoim preferowanym atrybutem, nie? Więc jeśli masz zdobywać jakieś informacje, to prawdopodobnie ty jesteś lepszą osobą, żeby to później wykorzystać i maksymalizować te szanse. Nie jestem pewien, czy takie rozkminianie tego na takim metapoziomie tak jest, czy tam... Jak się umówicie. Znaczy, mnie to nie przeszkadza, więc po prostu jeśli tak jest wam wygodniej i tak jest wam łatwiej się dogadać i podjąć decyzję, to oczywiście jak najbardziej. To ja bym postawił na dowiedzenie się czegoś o ludności tamtej okolicznej. Dobrze, zapisz sobie w takim razie wiedza o ludności albo o osadnikach, bo to jest osada Limenberg, która wcale nie jest taka stara. I wiedza o osadnikach plus 2. No i tutaj jak ci się chce, albo zapisz sobie, że to jest do inspiracji albo manipulacji, albo będziemy po prostu o tym pamiętać. A ty, Oskarze? To zadecydowaliśmy, że ja się mam dowiedzieć coś na temat
pastora, tak? Czy jeszcze były inne opcje? No jeszcze była opcja, że dowiadujesz się czegoś o samej miejscowości, gdzie ona leży, czego się tam spodziewać. Wiesz, o co chodzi? Jak wiem. Limenberg będzie w gęstym lesie, no to będziesz mógł się spodziewać tam pewnego rodzaju wesen, tak? Różnych rodzajów wesen. Ale nie spotkasz tam na przykład takiego, który przebywa wysoko w górach. O to mi chodzi. A jak będzie na przykład nad brzegiem jeziora, to będziesz wiedział, że aha, no to jakieś tutaj związane z wodą być może mają swoją, prowadzą jakąś tam działalność. Więc o to mi chodzi bardziej, tak? I wtedy będziesz miał po prostu na przykład plus 2 do śledztwa przy próbie zidentyfikowania wesen albo przy próbie dopasowania tego, co się dzieje do konkretnego gatunku. Przy czym jeśli masz własny pomysł, to jakby, wiesz, nie musisz podążać tak tą nakreśloną drogą. Znaczy ogólnie to jest dobry pomysł. Mi tylko chodzi o to, że jako postać, tak, jako Oskar, no to tak naprawdę nie mam żadnej wiedzy o wesen, bo widziałem jednego, tak naprawdę, z którym miałem tak typowo, więc... Więc wiem, faktycznie, jest... fabularnie, moim zdaniem, i bardzo fajnie, że zwracasz na to uwagę, lepiej by było w twoim przypadku spróbować czegoś innego. Właśnie albo dowiedzieć się o księdzu, czegoś takim, też powiedzmy, że uruchamiasz swój taki detektywistyczny zmysł i myślisz sobie, kim jest zleceniodawca, kim jest człowiek, który nas wynają, nie? Co mogę o nim się dowiedzieć. I to jest jakby jak najbardziej, moim zdaniem, spoko i w klimacie. To co? Mogę sobie wpisać... Zapisz sobie... Zapisz sobie informacje o ojcu Asmundzie. I to będą, to będzie i w nawiasie plus 2 i to będzie wystarczyć, bo to zależy, jaką interakcję będziesz chciał z nim podjąć. To nawet nie musi być bezpośrednia rozmowa, może być, że będziesz chciał poszukać w jego rzeczach czegoś konkretnego i wtedy też ci pozwolę z tego skorzystać, bo to będzie, będziesz mógł wykorzystać coś, czego się o nim wcześniej dowiedziałeś. Świetnie. Słuchajcie, została nam ostatnia rzecz tak naprawdę, bo kończymy już w tej chwili sesję. Jest w sumie idealny czas, bo jest za 4:12 i już teraz pozostałoby nam wyruszyć, ale skoro kończymy, bardzo dziękuję. Życzę dobrej nocy i spokojnej i widzimy się w poniedziałek. No, dzięki to na razie. Panowie. Macie się ciepło i do zobaczenia. Cześć. Do razie. Cześć. Na razie. Zajebnie.